W tamtym domku mieszka mój przyjaciel Pimpek. Pimpek, otwieraj drzwi. Jestem na jednym bloku, nie przeszkadzaj mi. Czekajcie, ale gdzie on poszedł? Tutaj jest jego chata, a tutaj są schody na górę. A tam wysoko chyba go widzę, tak jest. To ja mam teraz mega plan, żeby go poprankować. Więc wypiję sobie potkę na niewidzialność. I teraz jestem przezroczysty. Pimpek nie będzie mnie widział. Czekajcie, podlećmy sobie na górę i zobaczmy, co on tutaj robi. I zacznijmy go prankować. Ale chwilę, czy on mnie w ogóle widzi? Pimpek, widzisz mnie? Grasz sobie na jednym bloku. Muszę teraz wykopać bardzo dużo przedmiotów. Ten blok mi się regeneruje, a ja muszę zrobić najlepszą wyspę. Ej, widzowie, ja mu nawet zebrałem dirta. Ej, dobra, nie, to będzie przypał. Dobra, wiecie co? Ja mam pomysł, żeby go troszkę tutaj oszukać i zacznę mu z tyłu niszczyć tą wyspę tak, żeby spadł na dół. A, co jest? A, no nie wytrzymam. Dobra, muszę zrobić teraz generator cobblestone'a. Postawię tutaj wodę i lawę obok. Teraz zrobiłem mój generator i przydałoby się też zrobić lepszy kilo, bo ten drewniany jest najgorszy. Ej, czyli będę musiał jakoś tutaj go sprankować, tylko jak? Pimpek musi odejść i chyba robi to w tym momencie. Tak, on kopie ten blok. Dobra, widzowie, mamy chwileczkę, żeby go sprankować. A mam tutaj mega pomysł, żeby zabrać stąd tą wodę i podmienić ją na taką fejkową. O tak, i w tym momencie, jeżeli będę chciał na przykład wejść tutaj, to będę dostawał obrażenia. Ej, chwileczkę, czy ja słyszałem jakieś obrażenia? O nie, co tutaj się dzieje? No nieważne, potrzebuję jeszcze jednego kamienia i będę mieć kamienny kilo. Ej, faktycznie on tutaj to robi bardzo dobrze, ale teraz musimy sprawić, żeby wszedł tutaj do środka, więc zacznę niszczyć tutaj wyspę tak, żeby Pimpek skrył się w tej wodzie. O nie, co tutaj się dzieje? Wszystko się rozwala, nie, nie, moja wyspa. Dobra, skołam się może tutaj w wodzie, ale czemu ona mnie zabija? A ja ginę. Bardzo dobrze, dobra, widzowie, to było strasznie mocne. Nie mogę wbijać do tej wody, ona jest jakaś dziwna, ale za to zrobię teraz farmę drzewek, ponieważ brakuje mi trochę drewna. Ej, czekajcie, on naprawdę będzie chciał mieć nowe drewienko, ja muszę wymyśleć jakiegoś pranka i jestem ciekawy, jak on to ustawi. Teraz jedno drewienko tutaj, tutaj i nawet na skosie jeszcze tu. Czemu by nie? Będę mieć tyle drewna. Bardzo dobrze, że Pimpek o tym myśli, a ja teraz mam mega pomysł na pranka z drewnem. Tak jest, ponieważ tutaj powinny wyrosnąć takie wielkie drzewa. A ja w internecie wpiszę Tree Minecraft 2D i będę musiał znaleźć na przykład taki obrazek. On jest świetny. Teraz wystarczy tylko, że go tutaj wkleję, dobrze wykadruję. I teraz jak to trochę rozjaśnię, to to będzie wyglądać naprawdę jak prawdziwe drzewo z Minecrafta. I teraz spróbuję to postawić tutaj na tym drewnie. Ej, to... Ej, naprawdę wyrosło mi teraz drewno. No nie, dobra, szybko muszę to usunąć, żeby to było fejkowe. A Pimpek w tym momencie kopie, on tego w ogóle nie widzi. Muszę zdobyć więcej bloków, bo moja wyspa jest bardzo mała. O nie, dobra, szybko, szybko, szybko kop to wszystko. I tak jest, dobra, czekajcie, tak jak to wygląda epicko. Dajmy tego bardzo dużo, na przykład tyle. Ej, Pimpek powinien się naprawdę wkurzyć. Ja tutaj jeszcze zniszczę te sadzonki. Czekajcie, zobaczmy, jak to wygląda z tej strony. I tak, te drzewa będzie myślał, że one wyrosły. No dobra, chyba już tego wystarczy. O, jak dobrze, na szczęście moje drewienka już tutaj są. Ale chwila, coś mi tutaj nie pasuje. Czemu one są takie cienkie? Tak, dobra. Ej, nie, Pimpek już się zaczyna ogarniać, że to jest fake, ale naprawdę nie przemyślałem tego. Zobaczcie, jakie to jest cienkie. Dobra, wezmę siekierę i może uda mi się ściąć to drewno, ale zaraz coś tutaj nie działa. Czy mi ta siekiera jest jakaś zepsuta, czy co jest? Dobra, widzowie, teraz zniszczymy te drewno i wydropię mu trochę drewna. Wow, co się stało z tym drzewem? Ale czekaj, gdzie są liście? Te drzewo zostawię, bo jest dziwne. Muszę wykopać jakiś węgiel. On mi jest bardzo potrzebny. Ej, chwileczkę, dobra, czyli te drzewo możemy sobie usunąć, a Pimpkowi musimy zrobić pranka z węglem. Dlatego teraz specjalnie dla niego wzbuduję tutaj nową dróżkę, którą będzie musiał tędy przyjść i tutaj będzie taka mini wyspa, na której ustawimy coś śmiesznego. Ponieważ tutaj mamy normalny węgiel, który jeżeli się wykopie, to dostaniemy oczywiście węgiel, ale jeżeli zniszczymy tego węgla, to oczywiście po tutaj wszystko wybuchnie. O! Co to był za wybuch? Nie wiem, ale tutaj jest węgiel! Ale super! Muszę go zebrać! Tak, bardzo dobrze. Jeżeli teraz to wykopię, to powinien wybuchnąć. Tak jest! Nie! Co się dzieje? O! Umieram! Bardzo dobrze. Ej, naprawdę bardzo mocno prankujemy Pimpka. No nie wierzę! Co to było? Dlaczego ten węgiel wybuchnął i tego już nie ma? Nie obchodzi mnie to! Muszę teraz zrobić farmę jedzonka, bo nie będę mieć co jeść i umrę z głodu! Chwileczkę, jestem ciekawy, co on teraz robi. Czy on zasadzi tutaj normalne nasionka? Potrzebuję
kupuję tutaj pszenicę, dokładnie, uwielbiam chlebek, będę go jeść cały dzień. Ej, faktycznie, dobra, to ja w tym momencie mam mega pomysł na pranka, ponieważ on teraz kopie dalej ten jeden blok, a ja w tym momencie zamienię całe pola uprawne, żeby tutaj wyrastały creepery, tak, czy wy to widzicie? Pimpek nie może się o tym dowiedzieć, czekajcie, on nie może się patrzeć, dobra, dajmy tego wszędzie i zobaczcie, jak te creepery wyglądają. One nawet w tym momencie patrzą się na mnie i za chwilę one powinny wyrosnąć. O nie, co się stało z moją farmą? Dlaczego tutaj są creepery? Czy one zaraz wyrosną? Nie, muszę się obronić i zbudować jakiś domek. Ej, bardzo dobrze, Pimpek nabrał się na tego pranka, czajcie to, ale to nie jest koniec jego, ha, 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 ponieważ teraz te creepery ożyją, tak, Pimpek ma mało czasu, dlatego tutaj teraz powiedzmy, że ten creeper się zrespił, tak, jest, pierwszy creeper już jest na wolności, Pimpek za chwilę go zobaczy, patrz, ten creeper już idzie, ale dajmy tutaj więcej, że się zrespi creeperów, tak, jest cała armia na niego. O nie, jeden creeper, chyba dam sobie radę, ale więcej creeperów nie przeżyje tego. Ej, a to jest dopiero początek, Pimpek, ty jesteś taki głupiutki, wow. A, spada. Bardzo dobrze, dobra widzowie, teraz dajmy więcej tych creeperów, tak jest na całej tej wyspie. Nie, co tutaj się dzieje, odejdźcie ode mnie, wy głupie creepery, nie chcę was widzieć. Yo, Pimpek naprawdę tutaj tak mocno eksploduje, dobra, dajmy ich nawet tutaj wokół niego. Zostawcie nas, aha, głupie creepery, one wybuchają, ale co tu robią creepery za mną, nie. O tak, bardzo dobrze, ej, Pimpek akurat się utrzymał na jednym bloku. Ten dirt jest taki słaby, w ogóle nie obronił mnie przez creeperami, jest beznadziejny, muszę zrobić jakiś lepszy bloczek. Co lepszy bloczek? Ej, widzowie, ja mam mega pomysł, żeby zabrać tego dirta, co wyrzucił Pimpek i podejść może do jego crafting table. I teraz zrobimy mega pranka, ponieważ zobaczcie, jeżeli zrobimy coś takiego, to można zrobić zbroję z dirta. To jest całe uzbrojenie. O tak, rzucimy to Pimpkowi, że tak naprawdę to ten dirt jest dobry i na pewno się ubierze w ten strój. To będzie tak śmiesznie wyglądać, nawet nogawice. Tak, dobra, teraz tylko to wyrzućmy tutaj za nim, żeby on oczywiście złapał te przedmioty. Ej, co to ma być? Czemu w ręce mam jakiś napierśnik i co? To jest wszystko zrobione z dirta. Dobra, zobaczmy, czy to jest chociaż mocne. Ej, tak, jakoś śmiesznie wygląda. Ma teraz zbroję z dirta. Nie, nie, co to jest za słaba zbroja? Fuj, i ona śmierdzi. Ja się zeżygam. Ble, muszę to wyrzucić. Ej, naprawdę, Pimpek chce coś lepszego. Ja w takim razie muszę zrobić mu pewną drogę, gdzie będą oczywiście diamenty. Ho, 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 ale widzowie, to nie będzie takie proste, ponieważ tutaj na samym końcu zrobimy kolejną wysepkę z diamentami, które będą stały w taki oto sposób, ale mam mega pomysł na pranka, ponieważ tą ścieżkę zrobimy z takiego ghost bloku, tak jest, że on tak naprawdę, jeżeli będzie chciał tutaj wejść, to spadnie, zobaczcie, próbujmy sobie iść i uwaga, pom, lecimy, dobra, to będzie taki mocny prank, musimy tylko go zahaczyć tymi diamentami, żeby je zobaczył. Co to są za diamenty? Tutaj jest pełno rud, ale fajnie, no nie gadaj, a co jest? Bardzo dobrze, widzowie, Pimpek spadł na dół, to jest takie mocne, ale wiecie co, ja teraz zrobię mu naprawdę ostatecznego dobrego pranka, ponieważ on tutaj ma swoją skrzyneczkę, którą jeżeli czekaj otworzę, wow, ile on ma tutaj rzeczy, ale ja mam pomysł, żeby ją podmienić, ho, 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 ponieważ mam tutaj taką skrzynkę, która wygląda jak taka normalna, tylko że ta normalna się normalnie otwiera, a tą, jeżeli klikniemy, to pum, ona wybucha. Musimy znaleźć moment, kiedy Pimpek nie będzie patrzył i szybko rozwalimy mu tą skrzynkę, tak jest, dobra, mam wszystkie rzeczy i teraz postawię mu tutaj ją na nowo. Muszę odnieść moje rzeczy do skrzyneczki, mam ich strasznie dużo, co? O tak, nie, no ta wyspa jest naprawdę bardzo mocna. Widzowie, czy to nie jest za mocne prankowanie? Spokojnie, może być jeszcze mocniejsze, ponieważ teraz wiem, że Pimpek uwielbia Wojana, tak jest, więc tutaj stąd zrobimy coś bardzo mocnego, a mianowicie tutaj będzie taki fałszywy portal do Wojanowic, z którego wyjdzie fejkowy Wojan. Tutaj wystarczy, że położymy taki obrazek Wojanowic i jak Pimpek to zobaczy, to czekajcie, ja tutaj się ustawię i w tym momencie zamienię swojego skina na takiego Wojana, tak jest, dobra, jestem ciekawy, czy Pimpek tutaj to zauważy. Co to jest za portal? Czy tam są Wojanowice? No nie gadaj! Uwaga, widzowie, teraz wychodzimy my. O, jestem, przyszedłem z Wojanowic. Chwilę, gdzie jestem? Na jednym bloku? Wojan, co tobie się stało? Ale super, jesteś tutaj ze mną. Tak, chodź, muszę się do ciebie podbudować. Dzięki wielkie, ale mam problem. Potrzebuję jakiejś rzeczy na Wojanowice. Masz może coś mi oddać, na przykład z twojej skrzyneczki? No wiesz co, nie mam za dużo przedmiotów. Jestem na jednym bloku. Mam troszeczkę dirta, jakieś melony. Ja ci nie mogę niczego dać. Ja mam ich strasznie mało. Ej, ty nie chcesz chyba dołączyć na Wojanowice. Nie ma opcji gadania. Ja tutaj zabieram ci wszystkie rzeczy z tej skrzynki. Wojan, co ty robisz? Myślałem, że jesteś taki fajny i miły. Nie, nie jestem. Dobra, wiesz,
wiesz co, Pipek, ja w tym momencie odchodzę. Nic do niej dostaniesz, nawet nie dołączysz na Wojanowice. Dara, Leszczu! Nie! Ale szybko się zamieniłem, bardzo dobrze widzowie. Patrzcie, Pipek jest wkurzony. A ten głupi Wojan, a ja oglądam jego odcinki codziennie. Co to ma być? Będę do nich strzelać z łuku na Wojanowice. A macie, ho, 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 będą teraz dostawać obrażenia ciągle. Ej, Pipek jest naprawdę bardzo śmieszny. On myśli, że to jest prawdziwy portal. Czajcie to. Dobra, ale teraz mam oficjalnego pranka na Pipku, ponieważ on nie spodziewa się tego w ogóle. Patrzcie, zejdę sobie na dół jako ten duszek i zabiorę stąd jego domek. Tak, będę nim latać, ponieważ mam w rączce takiego pilota. Jeżeli go kliknę, to będę mógł kontrolować jego domkiem. Tak, tam jest nawet napis w środku. Dobra, widzowie, mogę oczywiście nim lecieć na samą górę i poprankować Pipka. Zobaczcie, czy on mnie widzi? Tak, tutaj jest jego domek. Ej, chwila, co tu robi mój dom na jednym bloku? Co tu się dzieje? Ej, tak, dobra, widzowie, mam mega pomysł. Stanę sobie tutaj koło tych Wojanowic i Pipek będzie się do mnie tutaj budować. No nie, domku, wracaj tutaj. Co ty robisz? Ty nie możesz tutaj latać. Ej, tak, bardzo dobrze. Patrzcie, to odlecę trochę wyżej. Pipek się mega wkurzy. No nie, chodź tu, domek. O, muszę do ciebie wejść. Wracaj tu. Dobra, widzowie, ja mam teraz mega plan, żeby zlecieć na dół i Pipek będzie myślał, że mu się wydawało takie, zlecę tym domkiem na sam dół. Dobra, szybko, szybko w te miejsce muszę trafić. Uwaga i pu. I teraz chcę zobaczyć, co zrobi Pipek. On będzie myślał, że mu się wydawało. I chwileczkę, nie ma go tutaj na tym jednym bloku. Gdzie on jest? Mam dosyć tego jednego bloku. Idę na dół do mojego domku. Ej, faktycznie, ja widzę. On w tym momencie schodzi na dół. Chyba wydawało mi się, że ten domek latał, a ja nie chcę grać na tym jednym bloku. Wydawało mi się, że ktoś mnie prankuje. Co, Pipek naprawdę już nie chce na tym grać? Czyli czekajcie, on teraz będzie sobie normalnie żyć. Ale ja mam mega pomysł, żeby dalej przenieść mu ten domek, tak żeby on nie widział. I zobaczcie, teraz jestem jakby w tym domku, a tutaj jest Pipek. I on na razie niczego nie widzi, a ja mogę oczywiście podnosić cały domek. Tylko chwileczkę, tak żeby Pipek tego nie zauważył. Może przenieśmy ten domek parę kratek w bok, na przykład tutaj. I zobaczcie, ten domek się naprawdę przesunął. Czekajcie, w tym momencie musimy oczywiście zamurować tutaj te przejście, bo tu jest jakaś dziura w ogóle. Na, świnki, chodźcie tutaj, muszę was rozmnożyć. Nie, widzowie, szybko, musimy to zamurować, tak żeby Pipek tego nie zauważył. Ej, jestem ciekawy, czy Pipek to zauważy. Tak, on sobie chyba wraca. Na, mój domek nie był przypadkiem troszkę w prawą stronę? Mam wrażenie, że ta farma była bliżej, ale nieważne, może mi się wydawało. Zobaczcie, to Pipek prawie się nabrał, ale jeszcze tego nie zauważył. No w sumie, patrzcie, przestawiliśmy ten domek troszeczkę do wody, ale to jeszcze nie jest jakaś drastyczna zmiana. Ale skoro on jest w środku, to może w takim razie znowu użyjmy naszego pilocika i przestawmy jeszcze bardziej. I w tym momencie zmieńmy ten domek i weźmy go na przykład, podlećmy tak troszkę wyżej. Na, muszę sobie ugotować coś do jedzonka. Jestem w domku i strasznie zgłodniałem. O, panie widzowie, Pipek za chwilę coś poczuje. Czekajcie, podleśmy może nie tak wysoko, ale troszeczkę niżej, parę kratek, tak żeby on oczywiście się nie skroił. I zobaczcie, teraz ten domek naprawdę wygląda jakby latał. On się podniósł o parę kratek, a tam jest Pipek. Na, a co jest? Czemu ja spadłem? Ten domek lata. Ja mogę teraz pod nim przechodzić, ale to jest super. Co, Pipkowi się to podoba? Chwileczkę, dobra, muszę to zobaczyć z dołu. Faktycznie, on jest parę kratek nad ziemią. To jest takie dziwne. Co to jest? To jest jakiś bóg Minecrafta. Muszę to wszystko zamurować, żeby mój domek przestał latać. Patrzcie, normalnie Pipek teraz zamurowywuje. Jeszcze tylko schodki i gotowe. Nie wiem, co tutaj się dzieje z moim domkiem, ale nieważne. Najważniejsze jest to, że przestał latać i mogę się położyć spać. No właśnie, przestał latać, widzowie. W tym momencie wyciągniemy pilot i pyk. I teraz mogę normalnie podnieść domek. Czemu jak się czuję, jakbym latał? Nie wiem, o co chodzi. O nie, widzowie, dobra, nie możemy latać tak bardzo wysoko, bo za chwilę Pipek to ogarnie. Ale wiecie co? Może zróbmy pranka i dajmy ten domek na przykład, haha, do wody, tak. Jestem ciekawy, jak Pipek zareaguje, jak jego domek będzie pod wodą, na przykład tutaj, co nie? Ej, co się dzieje? Czemu ja czuję, jakbym miał wszędzie wodę koło siebie? O nie, widzowie, dobra, dajmy go jeszcze niżej, na przykład w tym miejscu. I ten domek naprawdę jest pod wodą. Jestem ciekawy, widzowie, reakcji Pipka, bo on właśnie wychodzi. A nie mogę, co się stało? Chwila, czemu ja jestem w wodzie? Mój cały domek utonął. Ej, tak, widzowie, to jest takie śmieszne. Pipek właśnie zauważył, że to jest w innym miejscu. Widzowie, może jego domek zaczyna latać. Ktoś chyba się ze mną bawi. Na szczęście mam taką gąbkę i mogę usunąć część wody. Co? Pipek używa gąbki? Serio? On jest taki mądry w sumie, ale to chyba nie działa. A czemu to jest takie słabe? No nie wierzę w to. Luczek, ty tutaj jesteś. Chodź mi pomóc. O nie, widzowie, wkopałem
się. Jasne, że tak, Pimpek, co się dzieje z twoim domkiem? To wygląda, jakby twój domek latał, czy coś takiego. Czy ty widziałeś, co tu się dzieje? On był tam i nagle został przesunięty w to miejsce. Nie wierzę w to i tej wody się jeszcze nie da stąd usunąć. Pimpek, wydaje mi się, że po prostu twój domek jakoś się przesuwa. Ja nie wiem, o co chodzi. Sorry, Pimpek, ja odchodzę do mojego domku. Ej, wiesz co, nie potrzebuję twojej pomocy. Sam obuduję mój domek z obsydianu, żeby już nigdy więcej się nie przestawił. Ej, faktycznie, widzowie, on coś zaczyna budować. Nie wiem, co to może być. On to chyba w tym momencie naprawdę obudował, ale to nic, ponieważ teraz ja kliknę mój pilot. I zobaczcie, w tym momencie mogę poruszyć Pimpka domek, on nie zapnął go z góry i mogę nim wylecieć. Jak ja się cieszę, teraz nikt mi nie przeszkodzi. Obudowałem już cały domek, na pewno nikt go nie ruszy. Dobra, widzowie, wiecie co, ja może Pimpka domek dam na przykład na tamto drzewo. Tak, podlećmy sobie i dajmy je tutaj na górę. Jestem ciekawy Pimpka reakcji. I zobaczcie, w tym momencie domek Pimpka jest na górze, na drzewie. Ja się tylko schowam, bo go widziałem. No nie wierzę w to, jak to się stało? Dlaczego mój domek znowu został przeniesiony? Jak ja mam żyć na drzewie? Nawet nie mogę zejść z synadu. Ej, tak, widzowie, to jest normalnie domek na drzewie. Dobra, Pimpek naprawdę chyba się mega wkurzył. Ale ja jestem zły, a kto to zrobił? Rozwalę każdego. Jeszcze raz mi ktoś przeniesie ten domek i się wkurzę. Dobra, widzowie, jeszcze raz? No to Pimpek teraz będzie mieć mega pranka. Tak, dajmy go na przykład na te kaktusy. Czekajcie, pum. Dajmy go tak jest na te kaktusy. To będzie takie bolesne. Czekaj, czy mój domek znowu się rusza? Ale tu jest gorąco. No tak, widzowie, jesteśmy na pustyni. Dajmy go szybciutko, tak bardzo równo na te kaktusy, żeby oczywiście było to w jednym miejscu. Pum. I to wygląda tak śmiesznie. Na kaktusie domek Pimpka. Tak, ja chcę to zobaczyć z bliska. O, widzę Pimpka. Gdzie teraz? No nie wierzę w to. Jestem na jakiejś pustyni. Czemu tu jest tyle kaktusów? No nie, jak ten domek się tu trzyma? Ej, Pimpek, ty masz domek na kaktusach. Ty, jak to wygląda? Ty jesteś jakimś architektem budowlanym. Czy ty się ze mnie śmiejesz? To nie jest zabawne. Nie widzisz, jak ja mam teraz to przeżyć? A może to jest twoja sprawka? Co? Ja? Że ja cię prankuję? No jak Pimpek miałbym przenosić domy? Przecież nie umiem latać domami czy coś takiego. No nie wiem, ty pewnie masz swoje sposoby. Nie mam pojęcia, jak to przeniosłeś, ale bardzo mi się to nie podoba. Chodź tutaj, wiem, że to jesteś ty. Nie, Pimpek, spokojnie, to nie jestem ja, serio. Idź może do swojego domku i może za chwilę będziesz w innym miejscu, dawaj. A ja już nie chcę być w innym miejscu, naprawdę. Zaraz się bardzo zdenerwuję, mam to gdzieś. Ej, dobra, widzowie, Pimpek naprawdę jest mega wkurzony. I w tym momencie zrobimy portal do Netheru, ponieważ Pimpka domek weźmiemy do Netheru. Czajcie, to będzie takie śmieszne. Zróbmy taki wielki portal, żeby się zmieścić tym domkiem. Luczek, co ty tam robisz? Ej, to jest trochę podejrzane. Pimpek, nic nie robię. To jest wielki portal do Netheru. Patrz to, jak go odpalę, to wszystko się przez niego przeciśnie. Widzisz to? Wow, jaki on jest wielki. Ale po co ci on jest? Trochę mi się to nie podoba. No wiesz co, Pimpek, a może twój domek tam trafi? Co ty na to? O nie, w życiu nie pozwolę ci na to. Zamknę się i mnie nie ruszysz. O tak, widzowie, Pimpek myśli, że nic z tym nie zrobię. A tak naprawdę wyciągam pilocik i pyk. I teraz mogę znowu sterować Pimpka domem. Co się dzieje? No nie, czemu mój domek lata? O tak, Pimpek, to ja cię prankuję. Gdzie chciałbyś teraz może zamieszkać? O nie, czekaj, nie chcę nigdzie zamieszkać. Po prostu wypuść mnie na ziemię. I czemu ty jesteś przy tym portalu? O tak, Pimpek, bo teraz twój domek trafi do Netheru. Nie, proszę, tylko nie to. O tak, widzowie, zobaczcie, przechodzimy z tym domkiem do Netheru. Dawajcie. I chwileczkę, chyba się przenoszę do innego świata. Co się stało? Nie, dlaczego mój domek jest w Netherze? O tak, Pimpek, teraz gdzie chciałbyś zamieszkać? Tutaj jest pełno miejsca na twój domek. O, Luczek, zostaw mnie, ja chcę wrócić na ziemię. Ale wiesz co, najlepiej nie na środku lawy, dobra? O, na środku lawy to by było mocne, ale wiesz co, no dobra, niech ci będzie. Będziesz teraz na środku lawy, Pimpek. Nie, co ty robisz? Postaw mnie na ziemię, żebym mógł wrócić. Nie no, Pimpek, sorry, ale teraz tutaj będzie twoje nowe miejsce. O, nie, ja chyba zatopię zaraz twój domek. Nie, dobra, dajmy go w tym miejscu, pyk. I teraz na pewno ci się spodoba to miejsce. Nie wierzę w to, gdzie ty mnie wysłałeś? Co to ma być? Ja mam tylko dirta, nie przeżyję tego. Pimpek, no widzisz, to chciałeś mieć swój domek, to teraz masz wielkiego pranka. Nawet mogę ci ogniem tutaj strzelać.
spać! A, przestań, tu parzy! Nie, 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 zostaw mnie! Co, Pimpek, nie podoba ci się to miejsce w Nederze? No co ty gadasz? Ono jest tragiczne, proszę, Luczek, nie rób mi krzywdy, zostaw mnie i mój domek! No nie, Pimpek, no dobra, to w takim razie znajdźmy inne miejsce dla Pimpka, na przykład w Endzie, patrzcie to, pyk! Teraz, Pimpek, wrócimy do normalnego świata, tutaj gdzieś powinien być portal! Jakiego normalnego świata? No nareszcie, dzięki, Luczek! I teraz będziesz mieć fajną przygodę, Pimpek, tutaj już nie ma twojego domku, on będzie w innym miejscu! Jak to w innym miejscu? Dobra, chyba nie może być nic gorszego niż Nether, mógłbyś mnie już wypuścić? No dobra, zostawię, ale w tym momencie zbuduję tutaj portal do Endu, Pimpek! Nie, co ty robisz? Czekaj, przecież on się nie zmieści chyba przez mój wielki domek, co? Spokojnie, twój domek wejdzie tutaj, będziesz mieć fajny domek w Endzie, czekaj, ja tylko to muszę powstawić w taki sposób, zobaczcie, i dawaj, Pimpek, teraz wezmę twój domek, wejdziemy z nim do środka! Nie, no co ty mówisz? Proszę, nie rób tego! No wbijamy! I uwaga, jesteśmy w innym świecie, Pimpek, z twoim domkiem! Co ty robisz? Nie, tu jest Ender Dragon, on mi mój domek rozwali! No właśnie, Pimpek, dajmy go na przykład tutaj, na tej twierdzy, co ty na to? To jest zły pomysł, co ty w ogóle robisz? Nie rób tego! Nie no, Pimpek, dobra, będziesz miał najwyższy punkt, uwaga, tutaj! Teraz to wygląda naprawdę fajnie, a w domku nawet masz, patrz, to jest jajo tego smoka! No co ty mówisz, to trzeba zniszczyć, ale ja chyba zginę, jak to się stanie, nie? No właśnie, Pimpek, lepiej tego nie niszcz, ale tutaj masz świetne widoki, widzisz to? To jest najlepszy domek w Minecrafcie! No nie wiem, Luczek, niezbyt mi się to podoba! Proszę, odłóż mi mój domek, ja już mam dosyć tego prankowania, tutaj nie przeżyję! Oj, dobra, Pimpek, niech ci będzie, on tak mnie prosi, w takim razie zabieram twój domek i wrócę z nim na normalny świat, Pimpek, co ty na to? No dobra, dzięki wielkie, jeju, tego mi brakowało. No dobra, wracamy. Mam ci, Pimpek, domek w nowym miejscu, na przykład koło tej góry, co ty na to? O tak, to jest jeszcze lepsza miejscówka niż poprzednio. Dobra, damy go w tym miejscu. Dobra, Pimpek, to ja cię tutaj zostawiam i wiesz co, zbuduję domek naprzeciwko ciebie, okej? Okay? No dobra, nareszcie się opanowałeś, to jest dobry wybór, Luczek. No dobra, ja w takim razie go zbuduję, ale w tym momencie sprankujemy Pimpka troszkę inaczej. Takim oto TNT. W dzisiejszym odcinku będę prankować mojego kolegę Pimpka. I jak widzicie, Pimpek ma domek z takiej czerwonej gliny, a my dzisiaj zamienimy ją na TNT. Tak więc jak widzicie, to jest tekstura TNT i musimy tutaj skopiować taką oto glinę i połóżmy ją na miejsce TNT. I sprawdźmy, jak to wygląda w grze. Zobaczcie, tutaj mamy TNT, które położymy, ale jeśli wejdziemy w teksturpaki, to tutaj widzimy teksturpaka zrobionego dla Pimpka. Uwaga, zobaczcie, te TNT wygląda zupełnie jak właśnie jego domek. Tak, ustawmy tutaj to i to podpalmy. Tak jest, czy wy to widzicie? I to normalnie wybucha. Tak więc chodźmy sprankować Pimpka. Ja będę mieć normalne TNT, ale on je będzie widział jako swój blok. I uwaga, zobaczmy, co Pimpek robi. On sobie siedzi na klopie. Dobra, weźmy te bloki i zmieńmy mu je, widzowie, na TNT. O tak, ale piękny dzień. Robię sobie kupę, a zaraz, co tutaj robi Luczek? Ej! Nic, Pimpek, nic nie robię, Pimpek. Poprawiam twój domek. Nie bój się, nie niszczę go. Ale dlaczego ty mi zamieniasz każdy blok? Przecież to jest to samo. No to jest to samo, Pimpek, ale po prostu twój domek potrzebuje remontu. Spokojnie, ja to naprawię. Jakiego remontu? O czym ty mówisz? Przecież on wygląda idealnie, a ty nic mu nie zmieniasz. No nic mu nie zmieniam, Pimpek. Tak, możesz iść do domu, spokojnie. Ja jestem firmą remontową i ci to wszystko naprawię. Zrobię go jeszcze nowszego, tak, bo on już jest trochę stary. No dobra, ale jak coś zniszczysz, to pożałujesz. Ja wracam do siebie. Nie no, spokojnie, Pimpek. O, ja widzowie, udało się. I skoro Pimpek nie ma do tego w ogóle problemu, to zamienię cały jego domek. I zobaczcie to, widzowie, cały domek Pimpka jest oczywiście w TNT, a on się niczego nie spodziewa. Ale dobra, widzowie, zobaczcie, mam tutaj mega epicki plan, ponieważ z tej strony dam, widzowie, pół płytkę koło jego oczywiście domu i zawołam Pimpka, żeby oczywiście w nią wdepnął. On się na pewno nie skroi. Pimpek, chodź do mnie na chwilę tutaj na zewnątrz. Co chcesz, Luczek? No nie mogę, o co ci chodzi? Nic, Pimpek, możesz wdepnąć na tą pół płytkę? Zaraz, to jest podejrzane, pewnie pod tym jest pułapka. Haha, dobra, muszę to sprawdzić. Nie dałeś tutaj żadnego TNT? No nie, Pimpek, widzisz, to po prostu chciałem, żebyś wdepnął na tą półpłytkę. O, ale ci się nie udało. No nic, w takim razie trudno. Dobra, może kiedy indziej. Ej, co to miał być za prank? Uważaj, bo ja ci też takiego pranka zrobię. Idź lepiej, wracaj do siebie. O nie, Pimpek, tylko mi tego nie rób. O, ja widzowie, udało się. Ale Pimpek jeszcze nie wybuchnął swojego domku. A bardzo bym chciał zobaczyć, jak on to robi i jego reakcję. Więc musimy zrobić coś mocniejszego i mam mega epicki plan. W tym momencie tego oto creepera zamienimy w zombiaka. Więc tutaj mamy oczywiście creepera. I uwaga, w tym momencie podmieńmy te tekstury. I zobacz,
zobaczcie, dam tutaj 3 creepery i włączę teksturpaka. I zobaczcie, mój przyjaciel będzie widział zamiast oczywiście creeperów zombiaki. I zobaczcie, to teraz te creepery będą mnie gonić, znaczy zombiaki, tak. Ale jeżeli mój przyjaciel oczywiście da im wybuchnąć, to one, a one wybuchną, co to było? I tak naprawdę to będą oczywiście creepery, no nie. Tak więc weźmy parę tych creeperów i zobaczymy reakcję mojego kolegi na zombiaki. Creeper pomocy, zombiaki mnie gonią. Co? Jak to cię gonią zombiaki? To ich zabij po prostu. Nie mogę, Pipek, te zombiaki są mega mocne. Mogę iść do ciebie do domku? O nie, żadnych zombiaków u mnie w domku. Powaliło cię? Nie no, proszę, dobra, Pipek, idę do ciebie do domu, okej? Nie, nie idź, a masz, dobra, ja je rozwalę z daleka łukiem. O, ja widzę, zobaczcie, jak teraz te creepery wybuchną, to cały twój jego domek wybuchnie. Pipek, proszę, mogę się schować? No nie, nie chowaj się w moim domku, idź do swojego. Czemu ty chcesz zombiaki w moim domku mieć? No nieważne, Pipek, tak, po prostu chciałem je w twoim domku. Dobra, to chodźmy je pokonać. Ej, to jest dziwne, dlaczego z tego zombiaka wypadł proch i czemu te zombiaki wybuchły? Pipek, właśnie nie wiem, dlaczego te zombiaki mogły wybuchnąć. Coś dziwnego się dzieje tutaj, co nie? Kluczek, to jest podejrzane. Ty coś kombinujesz, ja nigdy nie słyszałem o takiej aktualizacji. Ej, chwileczkę, dlaczego ja mam coś kombinować? Ja nic nie kombinuję, Pipek. To jest po prostu błąd Minecrafta, że te zombiaki wybuchły. Ty jesteś jakiś podejrzany, mi się to bardzo nie podoba. Ja wracam do siebie, ale wydaje mi się, że coś tu jest nie tak. Nie, Pipek, nie jest nic nie tak. O nie, widzowie, prawie Pipek się zorientował. Prawie wybuchliśmy jego domek, było tak blisko. Dobra, muszę spróbować czegoś innego, mam lepszy pomysł. Tak więc mamy tutaj wiaderko z lawą i wklejmy na to oczywiście tutaj wiaderko z wodą. Tak, zobaczcie, jak to wygląda, będzie to podmienione. I zobaczcie to, widzowie, te wiaderka są zamienione ze sobą. I tak naprawdę wiaderko TO jest to lawa. Zobaczcie, jak to powoli się wylewa. I jeżeli wejdziemy oczywiście do tej wody, to zaczniemy się palić. O tak, i to widzowie, ta woda paląca może podpalić Pipka domek. Taki jest plan. I dajmy koło naszego domku pełno czegoś takiego i Pipek będzie to widział jako woda, a tak naprawdę będzie to lawa. I zobaczcie, zrobiłem coś takiego. Pipek też będzie chciał zbudować taki mostek. Ej, Luczek, ale ty masz fajny stawik przed domem. Mogę sobie połowić rybki? No jasne, dawaj. Dzięki wielkie, akurat właśnie chciałem zebrać trochę rybek, ale zaraz, czemu ta wędka się tak utopiła? No nie wiem, Pipek, nieważne. Chcesz może mieć też taki stawik koło ciebie? No w sumie przydałoby mi się. Nie chcę do ciebie chodzić do domku. Mógłbym też coś takiego zrobić? No możesz coś takiego zrobić. Wiesz co, akurat mi zostały wiaderka z wodą. Tak, chciałbyś może jedno takie dostać? No pewnie, że tak, nawet więcej jak masz. Ale super, tyle wody tu jest. O tak, byłem właśnie w kopalni, zdobyłem trochę wody z oazy. I wiesz co, możesz sobie zrobić coś podobnego. No dobra, dzięki, Luczek, to ja lecę do siebie jakby coś. Ale teraz zrobię super stawik. O ja widzę, zobaczcie, Pipek ma tak naprawdę lawę w ręce. Zobaczcie, on teraz kopie dziurę. A jak postawi tam lawę, to te TNT może wybuchnąć. Teraz wystarczy, że ją tutaj wylejemy i sam będę łowić rybki w moim domu. O, ja widzę, Pipek właśnie coś robi. Jak cię, Pipek, idzie budowa stawu? No właśnie, wylewam twoją wodę, ale super, nie wierzę, tylko jest jej trochę mało. Chyba potrzebuję trochę więcej. To możesz zrobić nieskończone źródełko, dawaj tutaj, zrobimy jej... Masz rację, dobra, stawiam w tym miejscu i... Ej, to nie działa, tu są tylko dwie wody. Czemu tu się nie robi nieskończone źródełko? Poczekaj, Pipek, może damy jeszcze jedną? Nie wiem, Pipek, dobra, wiesz co, to ja ci może pomogę. Dam trochę więcej, co ty na to? Tak, dzięki, Luczek, bo mi nie wystarczy. Ale teraz będę mieć super jezioro. No, Pipek, widzę, że sobie łowisz. Bardzo fajnie, a może chciałbyś, żeby ta woda spływała z twojego domku, tak z samej góry? No nie wiem, to chyba nie będzie ładnie wyglądać. Ja wolę ją mieć tutaj. A, widzowie, nie no, teraz na pewno to się jakoś nie podpala. Nie wiem dlaczego. Ta lawa jest za nisko, a nie chce się wtopić. Co ja mam zrobić? Dawaj, Pipek, trzymaj jeszcze jedną wodę i wylej sobie na górze. Co ty na to? No nie, chyba tego nie zrobię. Wolę zostawić domek taki, jaki jest. O, no dobra, Pipek, niech ci będzie. No nie, widzowie, jeszcze się nie udało wybuchnąć tego domku. No zaraz mnie coś trafi. Ale dobra, musimy zrobić coś mocniejszego. Ja już wiem, co widzowie, zamienię tą zapalniczkę na pochodnie, tak. I powiem Pipkowi, że hej, Pipek, postaw sobie pochodnie w domu. A tak naprawdę podpali wszystko i te TNT wybuchnie. Więc mamy tutaj oczywiście krzesiwo i dajmy na to taką pochodnię. I to będzie wyglądać idealnie. I uwaga, w tym momencie ta pochodnia będzie podpalała wszystko, tak. Ej, Pipek, mam dla ciebie pewną sprawę. Może chciałbyś pochodnie, bo zrobiłem akurat ich bardzo dużo. Pochodnie? No w sumie. Tylko dlaczego ich nie mogę wziąć razem? One są osobno w moim ekwipunku. A, bo one tak się robią, wiesz? Nieważne, Pipek, weź sobie je postaw gdzieś tutaj, na pewno ci się przydadzą. No to jest dobry pomysł, ale wiesz co, ja tu mam dużo światła. Chyba tutaj nie potrzebuję tych pochodni. Pójdę na dół. Jak to na dół? O nie, widzowie. Pipek jeszcze nie odpalił tego TNT, a powinien to zrobić. Chcę, żeby ten domek wybuchnął, no nie. O tak, w mojej piwnicy mam troszeczkę pochodni. Nie jest to w sumie aż tak ciemno, jak myślałem, ale w tym miejscu, jeju, dobra, zapalmy tutaj jedną pochodnię i zaraz,
Ej, czemu to się pali? Nie! Może ja coś źle robię? Tak, chwila, postawmy ją może tutaj. Nie, chyba coś nie zadziałało. A może w tym miejscu? Co to ma być? Luczek mi dał jakąś złą pochodnię. Ej, Luczek, pomocy! Co się stało, Pipek? O co chodzi? Te pochodnie nie działają. Musisz zresztą zobaczyć. Chodź za mną. Próbowałem je dać do piwnicy i one się zapalają. Jak to zapalają? Co ty, Pipek, wygadujesz? Poczekaj, postaw tą pochodnię, dawaj. No patrz na to, widzisz? Próbuję ją postawić i się zapala. Normalnie jak jakaś zapalniczka. A może powinieneś zapalić to tutaj, tak, w domku? Może te pochodnie działają w domku, dawaj. Tutaj na górze? No nie wiem. Dobra, w sumie możemy to sprawdzić. No tak, dawaj, Pipek, musisz postawić tą pochodnię, będziesz mieć jaśniej. Niech ci będzie, stawiam ją i zaraz, czemu ten blok się świeci? O nie, widzę, jak Pipek, odsuń się, bo to wszystko wybuchło. No nie, co to jest? O tak, widzowie, zobaczcie, Pipka domek wybuchnął, ale beka. No nie, Luczek, wybuchłeś mi cały domek, co to miało być? O nie, czemu ty mnie gonisz z mieczem? No nie, widzowie, szybko, musimy uciec za mój domek i mam mega szybko epicki plan. Zamienię tego bedroka w dirta i będę prankować Pipka. Dobra, weźmy szybko teksturę bedroka i zamieńmy ją na dirt. Tak jest, Pipek, będzie myślał, że uwięże go w dircie. I uwaga, zobaczcie, widzowie, to jest bedrok, którego nie da się wykopać. Luczek, chodź tutaj, zaraz cię rozwalę. Co ty masz w ręce? Chcesz mnie zamurować dirtem? Nie dasz rady. Tak, Pipek, bo ty chcesz mnie zabić, zostaw mnie. O nie, chodź tutaj, co to ma być? A, rozwalę cię teraz. O nie, nie uderzaj mnie, co ty robisz? Dobra, muruję cię w tym dircie. No co to ma być? Ja go zaraz rozwalę. Co ty myślisz, że ten dirt mnie powstrzyma? Chodź tutaj, zaraz cię dopadnę. No nie zamurowywuj mnie. No właśnie, Pipek, mi się wydaje, że ten dirt sprawi, że nie wydostaniesz się już nigdy, bo on jest bardzo mocnym dirtem. Jak to? Co ty mówisz? Chwileczkę, muszę to tylko wykopać moją ręką. Ej, czemu to się nie chce kopać? O co tutaj chodzi? A ja nie mam żadnych bloków w moim ekwipunku. Dobra, Pipek, jest mi ciebie trochę szkoda. Trzymaj perełkę i możesz się stąd wydostać. Co to jest za dirt? Ja tego nie rozumiem. Dobra, dzięki, wychodzę. I uwaga, leci perełka i wyszedłeś. Wiesz co, Luczek, ja już nie chcę z tobą gadać. Idę zacząć grę od nowa. O nie, widzowie, Pipek poszedł w tamto miejsce i chyba jest na mnie obrażony. Ale nie tak mocno, więc prankuję go ostatni raz, ale bardzo mocno. A mianowicie zamienię ten węgiel na diamenty. Tak jest. Dobra, tak więc weźmy ten węgiel i dajmy na niego taki diament. Tak, węgiel będzie wyglądał jak diament. I zobaczcie, widzowie, to jest tak naprawdę węgiel. Jeżeli byśmy chcieli na przykład z tego zrobić mieczyk, to oczywiście nam nie wyjdzie. Pipek, chciałbym cię przeprosić za to, co zrobiłem i chciałem dać ci diamenty. Co? Serio? To są diaksy? Ale super. Dzięki wielkie, Luczek. Teraz będę mógł sobie skraftować najlepszą zbroję. O tak, Pipek, dawaj, możesz sobie zrobić nawet mieczyk, kilof, czy co tam chcesz. Nie no, Luczek, to chyba nie działa. Próbuję zrobić diamentową zbroję i nie jestem w stanie. Te diamenty są przeklęte, nie chcę ich mieć. Idę sobie zrobić własny domek gdzie indziej. Nie idź za mną. Jak to gdzie indziej? Ej, widzowie, Pipek jest na mnie na maksa obrażony. Ale ja mam pomysł, widzowie, w takim razie chodźmy go poprankować jeszcze mocniej. Na przykład rysowaniem, tak jest. Ej, zobaczcie, Pipek zbudował nowy domek. Zobaczmy sobie może, co on takiego robi. On w tym momencie śpi. W takim razie mam pomysł, jak go obudzić. Ponieważ, widzowie, narysujmy sobie Pipka, który leży sobie na takim łóżku, a nad nim narysujmy, widzowie, TNT. To będzie naprawdę mocne. I zróbmy tutaj taki napis TNT. Ty, widzowie, stawmy to i zobaczmy, czy coś się tutaj stanie. Tak jest, wybucha TNT, uwaga, patrzcie to. Nie. Bum. Ała, co się stało? Cześć, Pimpek, co tam u ciebie? Ej, tutaj mi TNT wybuchło nad głową. Coś, co to miało być? No nie wiem, Pimpek, tutaj normalnie spałeś, może gdzieś TNT miałeś? Niemożliwe, ja każdy TNT trzymam w skrzynce. Musisz to odbudować i uważaj, Pimpek. Sprawdź, czy na pewno nie masz tutaj nigdzie TNT. No nie mogę. Dobra, widzowie, nasz prank się udał, zniszczmy szybko to, widzowie, i sprankujmy naszego przyjaciela inną jakąś rzeczą. Ale jestem głodny, burczy mi w brzuchu. Odbudowałem cały dom, ale mam tylko jedną surową rybkę. O nie, nasz przyjaciel Pimpek jest głodny i ma tylko jedną surową rybkę. Dlatego pomóżmy mu. Narysujmy mu coś takiego, następnie tak. Pokolorujmy to i narysujmy takie oto kropeczki. Dajcie znać, czy wy wiecie, co to jest. I napiszmy tutaj razy 100, żeby miał tego dużo, widzowie. Uwaga, narysujmy to i patrzcie to. Tak więc chodźmy do Pimpka, widzowie. Uwaga, Pimpek, chodź tutaj na dwór na chwilę. Cześć, Luczek, cześć, ale jestem głodny. Masz coś do jedzenia? No nie mam, ale jak bardzo jesteś głodny? W skali od 1 do 10, 1000. Mam tylko jedną surową rybę. Poczekaj sekundę, ponieważ za chwilę coś się tutaj chyba wydarzy. Wow, widzisz to? Co tu się... Zaraz! Co to się stało? Czas.
Skąd to jest tyle ciast? Wow, dobra, możesz zajadać, już nie jesteś głodny, jedz to! A teraz zróbmy coś strasznego, ponieważ tutaj Pimpek coś robi sobie przy kowadle, a z tej strony ma swojego słodkiego kotka Subuś. Swoją drogą też zostawcie subskrypcję i lajka. Narysujmy, widzowie, tego Subusia z czerwonymi oczami, żeby on oszalał, widzowie. Zacznijmy może od jego twarzy. Okej, wydaje mi się, że to wygląda dosyć dobrze. I narysujmy jeszcze jego szybciutko ciałko. Nogi. Patrzcie, widzowie, to wygląda zupełnie jak kot, ale zmieńmy jego oczy na czerwone, żeby tutaj jego kotek był oczywiście zły, i dorysujmy mu takie oto tutaj brwi. I proszę bardzo, ciekawe, czy coś się stanie z Subusiem. Sprawdźmy, widzowie, Subusia. Jest Subuś. Subuś, gdzie on ma smycz? Czemu on się zerwał ze smyczy, widzowie? Czy Subuś jest normalny? Halo, Ej, Subuś, widzowie, co on robi? Widzowie, to działa, czy wy to widzicie? On naprawdę jest jakiś zły. Czekajcie, czekajcie. Stój, Subuś, Subuś, stój. Czekajcie, co robią koty? Może fish, szybko, fish, 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 fish. Dajmy mu rybkę. O, teraz chyba się powinien uspokoić. Uwaga, zobacz, jest rybka. O, patrzy się na nas, widzicie to, widzowie? Dobra, zniszczmy ten TNT, widzowie. Za to, że jest taki posłuszny, dajmy Subusiowi, widzowie, oczywiście rybki, dobra. I chodź, chodź, Subuś, chodź, chodź, tutaj mamy rybki oczywiście. I powiedzmy to Pimpkowi, zobaczmy jego reakcję. Pimpek, chodź na chwilę, szybko, szybko, co się stało? Co jest, Luczek? Twoim kotem się dzieją dziwne rzeczy, zobacz. Subuś? Rybka, ała! On cię bije! Czemu mnie bije? Czemu mnie atakuje? Luczek, co się dzieje z Subusiem? Subuś, łap rybkę! No. Albo zostaw mnie, Subuś, nie dotykaj mnie! Dobra, widzowie, ten kotek był mocny, ale teraz zrobimy coś mocniejszego. Sprankujmy naszego przyjaciela Pimpka, widzowie, Herobrine'em. Narysujmy może najpierw główkę Herobrine'a, oczywiście jego oczy. Narysujmy ręce i nogi tutaj w taki oto sposób. I dobra, jakoś to wygląda, jeszcze to pokolorujmy. Czyli tak, tutaj ręce. I jeszcze spodnie on ma niebieskie, takie typowo. No dobra, jakoś to wygląda, zobaczcie, jakoś to wygląda. Dobra, widzowie, to podejdźmy sobie może do Pimpka. Pimpek, cześć! Cześć, Luczek, co tam u ciebie? Co tam u ciebie? Bardzo ładny dzień, co? No, mamy Czekaj, co tu się stało? Co to? Czemu jest noc? Jest północ, ej! Tam pioruny są! Słyszysz to, Luczek? Co to może być? O nie! Chodź tam, chodź! Co to jest w ogóle? Wygląda jak jakiś totem, ale mega się boję. On nie wygląda za przyjaźnie. Patrz, tu są pioruny! Ty to widzisz? O nie! Chyba nie podchodźmy do tego. To jest coś złego na pewno. Myślisz o tym? No na pewno, Luczek! No nie, nie, musimy podejść, zobaczyć, co to jest. Pipek, nie bój się. Dobra, czekaj, patrz, tutaj coś pisze. Uciekaj, bo cię dopadnę. To twój koniec. O! Jak to? Kto nas dopadnie? Nie mam pojęcia, stary. Ej, nie, patrz, tu jest jakiś Herobrine. Patrz, to jest prawdziwy Herobrine. On nas chce podpalić. Uciekajmy, Pimpek. Szybko uciekamy. Uważaj, co to jest? Czemu to jest jakiś Herobrine? On cię atakuje. Zostaw mnie, Herobrine, to wszystko jego sprawka. Czemu jest noc? Czemu jest tak strasznie? Co ty robisz, Pimpek? Gdzie ty uciekasz? Do lasu. Czemu do tego lasu uciekasz? Ten Herobrine cię ciągle goni. O nie. Zostaw mnie. Dobra, widzowie, ten Herobrine goni Pimpka. To jest serio mocne. On uciekł do lasu. Dobra, widzowie, patrzcie, kogo widzę. Pimpek jest przy drzewie i on się ukrywa przed Herobrine'em. On myśli, że go goni Herobrine. Widzowie, ale nic z tych rzeczy. Mam pomysł, jak teraz go strollować. Bardzo mocno, widzowie. Widzę, że on stoi przy drzewie, więc zróbmy, żeby to drzewo ożyło. W tym celu narysujmy drzewo w sumie. Czyli narysujmy zwykłe tutaj liście, takie jak ma oczywiście Pimpek pod tym drzewem. Wypełnijmy to. Dobra, zaczyna to już jakoś wyglądać. No, jest to naprawdę jak drzewo, co nie? Dorysujmy jeszcze tutaj takie oto ręce i takie oto nogi. Patrzcie, tak to oczywiście wygląda. I dorysujmy tutaj takie oczy, złe brwi i taką buzię, widzowie. Ja myślę, że naprawdę to zaczyna wyglądać jak drzewo. Naprawdę. Uwaga, zobaczmy, czy to działa. Uwaga, stawiliśmy to. I uwaga, zobaczmy, czy się takie drzewo zrobiło. I tak, widzowie, zobaczcie, te drzewo się zrobiło. Przecież ono jest, czekajcie, czy ono jest w ogóle agresywne? Ono ma takie oczy, widzowie. I tutaj jeszcze, nie, tu wygląda idealnie. Czekaj, elo. O, elo, ej, dobra, nie, ja nie wiem, czy on mnie by zabił, czy nie, ale czekajcie, dajmy mu może drewno, może się z nim zaprzyjaźnimy. Trzymaj drewno, wiecie, może drzewo lubi drewno, na pewno. Czekaj, lubisz drewno? Patrzcie, widzowie, skacze, czyli chyba lubi. Dajmy mu więcej tego drewna, widzowie. I czekajcie, gdzie jest Pimpek? On ciągle się patrzy w tamtą stronę. Dobra, chodź za mną, drewniaku. Czekajcie, może przestraszymy go. Ciekawe, jak on mocno bije, co nie? Bo ja o tym nie wiem, ale uwaga, czekajcie, albo powiedzmy mu to. Tam masz takiego pieska czerwonego i musisz go strollować, drzewie.
Znaczy zaatakuj go, możesz go zjeść w sensie. No dobra, to będzie naprawdę straszne. Dobra, zobaczmy to widzowie, włączmy sobie spektatora i zobaczmy widzowie, on go wyczuwa chyba w tym lesie. Uwaga, patrzcie. Proszę, żeby tu nie było tego Herobrine'a. Gdzie on się podział? On dalej myśli o Herobrine'ie, a za nim jest to wielkie drzewo i go bije. Czym ty jesteś? Jaki ty jesteś ogromny. Zostaw mnie ty drzewie, a masz. Ja? Czemu ty mnie bijesz? Patrzcie nie? Widzowie, on się boi, ucieka przed nim. Co to jest za pościg? Nie wierzę. Nie dotykaj mnie. Patrzcie nie na ten drzewo. Ono normalnie lata tutaj za nim, leci. Ale ciekawe, czy ono wyjdzie z za lasu, bo tutaj się kończy las, widzowie. Ciekawe, czy idź ono... stąd. O! Nie dotykaj mnie. Patrzcie na to drzewo. Ej, ono nie wychodzi. Stoi tutaj. Czy ono w takim razie nie może wejść za to miejsce? Te drzewo nie może wyjść z za lasu, bo on jest, widzowie, oczywiście drzewem w lesie. Pimpek miał farta. Dobra, idę na górę pokopać diamenty. Ale ta góra jest taka wysoka. Jak ja tam wejdę? Nie mam żadnych budowli, żadnego bloku, a ja jestem taki zmęczony. Widzowie, patrzcie, Pimpek chce wejść na taką wielką górę, ale nie umie. Może pomóżmy mu. Halo, Pimpek, cześć. O, Luczek, dobrze, że jesteś. Chcesz wejść na tą górę, co nie? Tak, skąd wiedziałeś? Muszę się tam dostać. Chcę pokopać trochę diamentów. A, bo tam jest kopalnia. No to słuchaj, ja... poczekaj tutaj chwileczkę, dobra? Jak to? No dobra, poczekam na ciebie. Ja tutaj pójdę na chwilę za drzewo. Dobra, widzowie, w tym momencie pomóżmy naszemu przyjacielowi. Nie bądźmy już takimi złymi przyjaciółmi. Narysujmy taką wielką górę oczywiście, bo ona jest taka wielka. Tutaj narysujmy ziemię, że my tutaj będziemy stali. Dajmy oczywiście niebo. I tutaj zróbmy oczywiście, narysujmy Pimpka, naszego przyjaciela. Patrzcie, takiego małego, pikselowego. I narysujmy tutaj na przykład takie oto... Ja nie wiem, czy to dobrze mi to narysuje, ale schodki, widzowie, czekajcie. Nie no, widzowie, przecież to wygląda jak schodki. Na pewno to się uda i zrobi. Dobra, chodźmy do naszego przyjaciela Pimpka. Pimpek, jesteś? No jasne, że tak. Co tak długo tam robiłeś? Ciężko pewnie, co nie? Wejść na tą górę. No nie da się, to jest niemożliwe. I ona jest taka wysoka. Ale spokojnie, ponieważ za sekundę coś się tutaj wydarzy. Uwaga, o, widzisz to? Co to jest? Luczek, ty jesteś jakimś magikiem. Nie, 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 to nie ja, po prostu się pojawiłem. Miałem takie przeczucie, chodź na górę. Widzisz to? Wielkie schody. O, jak dobrze, teraz mogę na spokojnie wejść na samą górę. I w ogóle nie jestem zmęczony. No wiem, wiem, ale ty chciałeś tutaj wejść. Czy to jest ta kopalnia, do której chciałeś wejść? Dokładnie, muszę tam wskoczyć. Idziesz ze mną? Wiesz co, ja chyba trochę się boję, nie chcę tam wskakiwać. Idź, możesz iść sam. No dobra, to ja wskakuję. Trzymaj się, Luczek. To trzymaj się, pa! Patrzcie, widzowie, Pimpek sobie poleciał do kopalni, ale my, widzowie, i chodźmy zobaczyć na spektatorze, co on tam robi. Dobra, schodzimy sobie na dół do tej kopalni. Widzę go tam daleko. Tutaj na pewno będzie dużo diamentów. Tam, gdzie są zombie. Tylko muszę się przez nie jakoś przedostać. Jem złote jabłko i idę! Patrzcie, widzowie, on szuka diamentów, ale tu jest tyle zombiaków. Przecież on sobie z nimi nie poradzi. Co on robi? Wow, 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 ale to jest horda zombie. Ale i tak nie dam tutaj za wygraną. Na pewno się przez nich przedostanę. Patrzcie, widzowie, on za wszelką cenę chce znaleźć diaksy, ale ile jest tych mobków? On nie daje Matko! Rady. On zaraz umrze. Zostawcie mnie. Nie, 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 nie. Muszę się gdzieś ukryć w tej chwili. Tu nie ma w ogóle diamentów. Szybko, zamurowywuje się. Patrzcie, widzowie, on się tutaj zamurowywuje i on zaraz zdednie normalnie. Patrzcie, ile zombie na niego czeka. Przecież on się na pewno tego boi. O matko, ile was tutaj jest. Tego jest za dużo. Ja tego nie wygram, zostanę tutaj na zawsze. To jest mój koniec. Tak bardzo się boję. Dobra, widzowie, nasz przyjaciel jest tutaj za ścianą, widzowie, ale mam pomysł, jak mu pomóc, widzowie, ponieważ narysujmy Pimpka, widzowie, tak szybko, żeby oczywiście dał radę pokonać tych zombiaków. W taki oto sposób, dobra, zróbmy coś takiego, jego oczy, ale na szybkości dorysujmy mu jeszcze hełm, widzowie, oczywiście, dobra, hełm, tutaj uzbrojenie całe, czyli klata, dobra, to wygląda dobrze i jeszcze tutaj nogi, dobra, nogawice, wszystko diamentowe i jeszcze buty tutaj na dole, dobra, diamentowe, ale to nie wszystko, widzowie, dorysujmy mu jeszcze wielki taki oto pistolet, może strzelbę, jakiś pistolet, zobaczymy, co tutaj będzie, dobra, szybko i patrzcie, to wygląda jak uzbrojony naprawdę Pimpek, co nie, żołnierz Pimpek, zobaczmy, czy coś on tutaj dostał, game od spektator na szybkości i zobaczmy, czy on tutaj coś dostał, ma! Nie wierzę w to, jak ja to dostałem, mam diamentową zbroję i naprawdę potężną broń, patrzcie, widzowie, on teraz
teraz może pokonać tych zombiaków. Teraz was się nie boję. Chodźcie tutaj, rozwalę was wszystkich. Wow, teraz Pimpek sobie radzi z nimi i normalnie ich zabija, ale czatersko. Cieszę się, że pomogliśmy mu, widzowie, co nie? Dobra, pokonałem już wszystkich zombiaków. Teraz idę do mojego domu. Pimpek wraca do domu, widzowie, ale zróbmy mu, widzowie, tak na szybkości, widzowie, pranka przed jego domkiem. Wsuńmy tego Herobrine'a. I uwaga, zbudujmy tutaj, widzowie, jego domek. Tak jest. Dobra, na deskach rysuję, więc tu będzie wiadomo, że to jest jego domek. Tutaj wypełnijmy to niebo. I widzowie, mam pomysł na zarąbistego pranka, ponieważ pod jego tutaj na dole narysujmy, że ma być dużo TNT. Jestem ciekawy, widzowie, jak to będzie wyglądało i czy nasz przyjaciel się nabierze. Dobra, to wygląda naprawdę dobrze. Zobaczcie, to 4 razy TNT. I tutaj, widzowie, na górze dajmy takie oto podkładki, w sensie półpłytki, wiecie, żeby tutaj oczywiście zrobiły się półpłytki. I uwaga, klikamy i dobra, widzowie, uwaga, jest, patrzcie, zrobiło się tutaj coś. Czy tutaj jest TNT? Jest TNT, o jakie to jest super. Dobra, czekamy, aż przyjdzie nasz przyjaciel. Na, wracam sobie do domku. Nareszcie, nie ma to jak w domu. Ach, po długiej wyprawy w kopalni, to jest nie tak. Czemu ja mam tutaj jakieś półpłytki? No dobra, zobaczmy, co one robią. Uwaga, a? Patrzcie. Co to był za dźwięk? Wybuchnął mu cały dom. O nie, to było za mocne. Mój cały domek został zniszczony. O nie, widzowie, Pimpkowi się zrobiło przykro. Pimpek, co się stało? Co jest, Luczek? Nie widzisz? Mój cały domek został zniszczony przez jakieś głupie TNT. O nie. O nie, widzowie, jest mi naprawdę przykro, że Pimpek tak zareagował. Myślałem, że to będzie dosyć śmieszne. Za to, widzowie, czekajcie, usuńmy to i narysujmy może mu taki dowalony dom. Dobra, zacznijmy tutaj rysować oczywiście. Zróbmy sobie taką oto willę. O tak, dwupiętrowo. No wydaje mi się, że to będzie naprawdę coś nowoczesnego. Tutaj o niech będzie balkon niby. Wygląda to dobrze. Tutaj zbudujmy na przykład jeszcze basen w tej willi, widzowie. O niech będzie taki oto basen. I zróbmy jeszcze tak na szybkości, widzowie, jakieś ogrodzenie. Takiego czegoś, widzowie. Niech to będzie ogrodzenie, widzowie. Dobra, dosyć spoko to wygląda tak naprawdę. Ustalmy to i zobaczmy, co się stanie. Ej, what? Ej, co się stało? Ej, kleił się domek, patrzcie, naprawdę tu jest willa, widzowie, basen. Ej, czekajcie, gdzie jest nasz przyjaciel Pimpek? Czekaj, on jest tutaj. Ha! Oje, co się stało? Przecież przed chwilą siedziałem w zniszczonym domku, a nagle jestem w willi. Pimpek, czy ty to wiedzisz, co się tutaj odwaliło? Chodź zobaczyć swój nowy domek. Podoba ci się? Jak to się stało? Przecież przed chwilą siedziałem w dziurze. Czy ci się to podoba, Pimpek, powiedz mi? Wow, ten dom, ja nie wierzę. On jest po prostu przepiękny. Podoba ci się? Patrz, dwa piętra, nawet trzy, balkon taki duży, basen. Nawet jakieś auta, o co tu chodzi? Co to jest? Ej, to wygląda prześlicznie tak naprawdę. Nie no, ten domek jest 1000 razy lepszy od poprzedniego. Kurde, ale byłoby fajnie, jakby to autko było prawdziwe, żebym mógł nim normalnie sterować. Serio? Te autko chciałbyś, żeby było prawdziwe? Mhm, to by było coś pięknego. Dobra, to poczekaj sekundkę tutaj, idę zobaczyć na chwilę na basen. Patrzcie, widzowie, Pimpek chciał naprawdę prawdziwe auto. No za to, że go tak dużo trollowaliśmy, to trochę mu teraz właśnie pomóżmy, ale za chwilę dalej będziemy go trollować. Te auto było pomarańczowe, więc zbudujmy tutaj koła, coś takiego. Chyba te auto wygląda dobrze. Pomalujmy je jeszcze tutaj na pomarańczowo. I patrzcie, pięknie. Ej, to wygląda naprawdę dobrze. Ciekawo, widzowie, czy tam się pojawiło te autko. Nie wierzę w to. Co to jest? O, Pimpek, co to jest? Czy to jest auto? Luczek, nie mam pojęcia, co się stało, ale przez chwilę nie patrzyłem się na to auto i ono normalnie ożyło. Oh my god, siadaj tutaj, siadaj. Ale fajnie ono działa. Wow, to są... Lecimy. Patrz, jakie szybkie. Cieszysz się, Pimpek? No jasne, że tak. To jest moje marzenie, ale daj poprowadzić. Teraz ja chcę przejąć stery. No dobra, idź se pojeździ, stary. Dobra, tylko uważaj. Dobra, widzowie, Pimpek tam sobie jeździ autem z tyłu, ale widzowie, my mamy go sprankować teraz czymś bardzo mocnym. Dlatego, widzowie, skończyły się żarty. W tym momencie będziemy naprawdę źli. Ponieważ, jak wiecie, tak wygląda normalny Minecraft, czyli ziemia i niebo. Oczywiście tutaj jakieś drzewa i tak dalej. Ale my, widzowie, dzisiaj to wszystko zmienimy, ponieważ, widzowie, sprankujmy naszego przyjaciela na przykład czerwonym niebem, żeby było bardzo strasznie, i na przykład jeszcze takim czerwonym deszczem, widzowie, żeby to wszystko okryło ciemność. I uwaga, zobaczymy, czy coś takiego się stanie. Uwaga, widzowie,
widzowie, spójrzmy na niebo. Ono jest naprawdę czerwone i tutaj co to jest? Jakiś uśmiech? Nie wiem, widzowie, czekajcie, ale to wygląda strasznie. Gdzie jest Pimpek? Jesteś? Hejka, hejka, Luczek. Co? Co to jest za... Czemu to jest czerwony deszcz? Co tu się odwala? Tu jest tak strasznie, Luczek. Nie wiem, ale naprawdę ten świat jest dziwny, co nie? Ciągle coś się pojawia, jakiś czerwony deszcz. Może on jest toksyczny, nie wychodź na zewnątrz, nie wychodź. O nie, 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 schowajmy się w środku. Dobra, to jest bardzo niebezpieczne. Schowajmy się, ja idę na chwilę tutaj. O, ale schowaj się, poczekaj dobra. Tutaj, dobra? Dobra, widzowie, przestraszyliśmy Pipka, naprawdę. Ten deszcz naprawdę jest dziwny, ten czerwony. Ale mam pomysł, widzowie, przed jego domkiem. Jeszcze dla klimatu, widzowie, zróbmy tutaj na przykład coś takiego, czyli widzowie, taki oto ludek, czy wam to coś przypomina? I takie oczy, nie wiem, zróbmy coś takiego, żeby były takie postacie oczywiście. I razy, widzowie, to, na przykład niech będzie takich 100 postaci, widzowie, nie wiem co to jest. I uwaga, zobaczmy, czy są gdzieś tutaj. Patrzcie, ile ich tam jest, ej, zrespiły się Steve'y. Ej, nie, widzowie, co to są za Steve'y? Dlaczego tu tyle Steve'ów? Ja narysowałem Steve'a, widzowie, czy to wam wyglądało na Steve'a? Czekaj, ej, halo Steve'ie, cześć. To są normalne gracze czy NPC-ty, widzowie? Czekajcie, przecież Pimpek się tego tak wystraszy. Czekajcie, zobaczmy, czy w ogóle ja, jeżeli zjem sobie na przykład koksa, czy one będą mnie biły, czekaj, uwaga. Halo, co one mi robią? Ej, czemu mnie, patrzcie, one atakują normalnie. Patrzcie, jaka armia Steve'ów. Czekajcie, widzowie, mam pomysł, wlećmy z nimi tutaj do tego domku. Ale to wygląda, o kurde, ile Steve'ów, czekaj, bo ja umrę. I one mnie biją, naprawdę. Oh my god, nie, nie, nie. Pimpek, pomocy, Pimpek. Wow, 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 Luczek. Pomocy, 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 pomocy. Co tu się dzieje? Ogarnijcie się, Steve'y! Zostawcie moje kolegę! Dobra, sobie. Wzięliśmy sobie Creative'a. Ej, ty się z nimi bijesz! Nie! One mnie dopadną, ich jest tak dużo! Nie, do domu mi chodzą! O nie! Ty umrzesz normalnie, Pimpek! Nie, co ty robisz? O, ukryłeś się? No, ale nie mam stąd wyjścia. Musisz mi jakoś pomóc, bo będzie mój koniec. Widzowie, Pimpek normalnie jest przestraszony, co nie? Bo tutaj dzieją się bardzo dziwne rzeczy. I za chwilę zrobimy tak, żeby wyszedł z tego serwera, bo mam zarąbiste pranki przygotowane. Ale dajmy mu, widzowie, małą nagrodę i zróbmy mu tutaj malutki prezent. A mianowicie jego ulubione kości. Czy to przypomina kość, widzowie? Wydaje mi się, że tak. Mam nadzieję, że to zadziała. I dajmy razy te 100 niech będzie, niech dostanie 100 kości za takie poświęcenie. O, od razu fajnie to wygląda. No jak prawdziwa kość. Pimpek, hejka, chodź tutaj. Już nie ma tych Steve'ów strasznych. Na pewno, co ty z nimi zrobiłeś? Ja nie wychodzę, ja myślę, że to jest zły pomysł. No nic, chodź po prostu, Pimpek. Nie bój się, już nie ma tutaj nic. O. Ej, skąd ja mam kość? Co się dzieje? Wow! Ile kości! Jesteś szczęśliwy? Luczek, jestem najszczęśliwszym pieskiem na świecie! Widzowie, musimy sprawić, żeby Pimpek wyszedł z gry totalnie, więc mam przygotowany zarąbisty pomysł. A mianowicie, tutaj mamy oczywiście świat normalny. Zbudujmy, widzowie, czy coś wam to może przypomina? Ponieważ, widzowie, teraz już na pewno wiecie, teraz już na pewno będziecie wiedzieć. Tutaj narysowałem oczywiście mojego przyjaciela Pipka. I patrzcie, to jest normalnie grób. Będę chciał, widzowie, żeby on został zamknięty w jakimś grobie, widzowie. I uwaga, zobaczmy, czy coś się stało. Pomocy! Ratunku, wypuść mnie ktoś! Ej, czy wy to słyszeliście? Pimpek woła o pomoc. Czy co już zadziałało? Jestem zamknięty! Halo, czy kogoś tutaj nie słyszę przypadkiem? Tak, tak, Luczek, to ty! Proszę, wypuść mnie, jestem zamknięty, nic nie widzę! Ja nikogo nie słyszę. Co? Pimpek! To ja Pimpek! Proszę, Luczek, musisz mi pomóc! O nie, znalazłem grób świętej pamięci Pimpek! Czy on umarł? Luczek, nie, ja żyję! Tutaj jestem, halo! Proszę, odpowiedz mi, bo inaczej zostanę tu na zawsze! O nie, dam mu to, co on lubi najbardziej, czyli kości! Rzucam ci kości, Pimpek! Taki byłeś super! Nie! Nie rób tego, Luczek, ja żyję! No nie wierzę w to, że on do mnie nie słyszy! Czy kogoś się tutaj przypadkiem nie słyszę? Tak, tak! To ja, Luczek! No nie wytrzymam! Krzyczę z całej siły! Wypuść mnie! O, dobra, zobaczę tego Pipka, może wejdę do jego grobu. On leży! Proszę! Pipek, co ty robisz? Pipek, ty żyjesz! Musisz mi pomóc w tej chwili! Kurczę, ale przecież ty nie żyjesz! Czemu tutaj jest jakiś grób? To ty nie żyjesz! Chodź tu, pomóż mi! Jak ja żyję? Mi. Dobra, o, czyż, o, jesteś! Jest uciekaj stąd, co się tutaj dzieje? Ktoś chce cię przestraszyć! Kto to jest? Świętej pamięci Pimpek? Czy ktoś
ktoś mnie chciał tutaj zabić? Nie mam pojęcia, to jest chore. Pipek, musisz na siebie uważać. Nie wierzę, ja po prostu oszaleję. Ten świat jest tak dziwny. Mam go dosyć, idę do domu. Dobra, tylko nie bój się, Pipek. Patrzcie, widzowie, Pipek już powoli ma dość. Mam, widzowie, jeszcze ostateczny plan, jak go, widzowie, wkurzyć, żeby wyszedł z tego serwera. A mianowicie, widzowie, zróbmy coś takiego. Czy wy kojarzycie, kto ma taką twarz? Taki oto kolor? To może wam podpowiem. Brrr. Tak jest, widzowie, zróbmy sobie takiego giga wielkiego zombiaka. Zróbmy mu takie oto ręce. Napiszmy, że on ma 2 metry. Patrzcie, taki wielki zombiak 2 metry. I uwaga, czekajcie, czy gdzieś jest ten zombiak? Patrzcie, tam jest ten zombiak dwumetrowy. O kurczę, z tymi Steve'ami. Zombiaku, cześć, witam cię. On tutaj chce coś mi zrobić, czy co? Pipek, chodź tutaj. Prankujmy Pipka. To jest Luczek, halo. Patrz to. Zaraz, co to jest? Ogromny zombie przed naszą chatą. O i Steve. Widzisz to, co to jest za połączenie? Pipek, ja już mam dość tego świata, a ty powoli masz dość? Ja już wychodzę. Nie, jeszcze jedna taka rzecz i ja po prostu wyjdę na zawsze. No nie bój się, Pipek, musimy to przetrwać. W takim razie, widzowie, zróbmy ostateczny test, widzowie. I uwaga, zróbmy jakiś napis nad jego domkiem. Dajmy, żeby był jakiś napis. O, żeby był taki wielki napis. Napis, nie wiem, wyjdź czy coś takiego, wyjdź. I patrzcie, napis wyjdź, widzowie. Ciekawe, czy on jest. Uwaga, pójdźmy sobie zobaczyć. Tutaj go nie ma nigdzie. Czekajcie, gdzieś tutaj się zrobił ten napis, czy nie? Czekajcie. Patrzcie, widzowie, wyjdź stąd. Jest taki na... Nie, dobra, idę po Pipka. Pipek, Pipek, chodź tutaj, Pipek. Co jest? Patrz, to się pojawiło w sekundę. No byliśmy dosłownie parę sekund temu razem. I patrz, jest tutaj nie napis. Mogę. Wyjdź stąd. Co to za straszny napis? Wyjdź stąd, kto go zbudował? Nie wiem, ten świat jest jakiś nawiedzony. Ja wychodzę, nie wiem jak ty, cześć. Ja też, papa. Ale tego jest za mało. Postanowiłem, że będę trollować go dalej. Ale się zmniejszę, muohoho. Patrzcie, jaki jestem mały. No dobra, musimy sobie zrobić crafting. Patrzcie, widzowie, mój kolega robi crafting table. Ale my jesteśmy tacy mali. I dobra, patrzcie, jest crafting. Ale podlećmy tutaj i oczywiście zniszczmy mu ten crafting. I co to było? Dlaczego mój crafting nagle zniknął? Dobra, postawię następny crafting. Haha, widzieliście to, widzowie? Prank się udał. Dobra, czas pójść do kopalni, nazbierać trochę surowców. Mój przyjaciel poszedł do kopalni szukać surowców. Musimy lecieć za nim. Tylko lecę jak mucha, tak wolno. Jej, znalazłem kopalnię. Mogę nakopać kamienia i żelazo. Widzowie, Pimpek zaczyna kopać sobie kamień, a za chwilę będzie szukał żelaza. Ale to jest świetny moment, żeby zrobić teraz dla niego fejkowe żelazo. Tak więc mam zarąbisty trik, widzowie, ponieważ połóżmy sobie obsydian w tym oto momencie. Mam nadzieję, że on tego nie zobaczy. I teraz w tym momencie wykopmy tutaj w nim taką oto dziurę, widzowie. Jak widzicie, tutaj jest coraz to płastsze. Okej, czekajcie, sorry, tako. I z tej strony też. I tutaj też. Widzicie, tu jest jeden piksel odstępu. To jest naprawdę bardzo małe. Ale w tym miejscu, widzowie, połóżmy sobie takie płaty żelaza. Czy wy to widzicie? To wygląda jak normalne żelazo, ale tak naprawdę to będzie obsydian. I uwaga, połóżmy to jeszcze na górze. No i uwaga, świetnie! To wygląda naprawdę jak ruda żelaza. Jestem ciekawy jego reakcji. Ale widzowie, jeszcze tutaj obok też dajmy coś takiego. I dajmy, widzowie, tutaj takie oto węgiel, żeby on myślał, że tutaj jest węgiel w tym miejscu. No i patrzcie, mamy węgiel oraz żelazo. Dobra, jestem ciekawy, czy Pipek to wykopie. Przecież to jest takie genialne. Dobra, nakopałem już kamienia, to teraz pora nakopać żelazo. No i patrzcie, widzowie, za mną jest te fejkowe żelazo. Jestem ciekawy, czy on się skroi, że to jest fejkowe. I zobaczymy jego reakcję. Żelazo? No proszę, muszę je mieć. Tylko, ej, czemu ono się tak długo kopie? Ej, co jest z tym żelazem? No, nie mogę! Wykop się! Patrzcie, widzowie, jak on długo je kopie, widzowie. A to wszystko dlatego, że tak naprawdę tam jest obsydian. Jemu to zajmie wieki. A jestem ciekawy, czy pójdzie jeszcze na przykład do węgla. O tak, jestem już na końcówce, prawie to wykopałem. Patrzcie, widzowie, on chce wykopać te żelazo. I uwaga, czy je wykopie? Nie wierzę, co on... Tam był widoczny blok obsydianu, czy wy to widzieliście? Pija, co tu robi obsydian pod tym żelazem? Co ja wykopałem właśnie? O nie, widzowie, nie zakryliśmy tej wewnętrznej części. I tutaj normalnie widać żelazo. O, dobra, nie może nic zacząć podejrzewać, musimy się stąd zmywać. Dobra, może to żelazo było tylko przypadkiem. O, patrzcie, widzowie, on myśli, że to może być przypadek. No to świetnie. W takim razie wykopię węgiel. O nie, widzowie, przecież węgiel też jest, widzowie, fejkowy. Dlaczego go się nie da wykopać?
zbudować. Co jest z nim nie tak? Aaaa, mam to gdzieś. Idę budować domek. Widzowie, mój kolega pobiegł tam i zacznie sobie budować domek. Musimy szybko tam dotrzeć do niego. Ale widzowie, idealnie się składa, że robi domek, ponieważ my przecież możemy robić takie malutkie, sekretne przejścia i bazy. I możemy mu się wkraść do jego domku. Patrzcie, jak wygląda ten blok z tyłu za mną zniszczony. Wow, to jest perfekcyjne miejsce na domek. W takim razie zacznijmy. Patrzcie, widzowie, jestem schowany za oczywiście trawą, a mój przyjaciel zaczyna budować domek. Za chwilę musimy tam zrobić jakieś malutkie, tajne przejście. Dlatego poczekajmy, aż tutaj coś trochę go zbuduje. Albo podlećmy szybko na przykład z tej strony. Okej. I teraz na przykład w tym oto miejscu zróbmy taką malutką dziurę, jak dla jakiejś myszki. Okej, zacznijmy kopać. Okej, widzowie, no i patrzcie, mam tutaj zrobiony taki oto tunel. I tutaj widzę cały domek Pimpka od środka. Dobra, czas wykopać podłogę i zrobić ją drewnianą. O nie, widzowie, patrzcie, jak on jest blisko mnie, widzowie. Przecież tutaj mógł mnie zobaczyć. Świetnie, podłoga skończona, to może teraz skrzyneczka? Na przykład tutaj? O nie, widzowie, patrzcie, tutaj położył Pimpek skrzynkę. Ale ja tutaj się przez nią chyba nie przycisnę. Jestem oczywiście jeszcze trochę za duży, widzowie. A może tak bokiem? O nie. Ale widzowie, zróbmy sobie tutaj takie oto przejście, żeby móc sobie za tą skrzynką oczywiście przechodzić. Okej, no i wygląda to świetnie. Uwaga, zobaczmy, co tutaj Pimpek robi. O, widzę go. Postawmy w tym miejscu piecyk, a obok oczywiście łóżeczko. Dobra, on tutaj naprawdę urządza swój domek. Tutaj jeszcze robi jakieś szyby. O kurczę, tylko żeby mnie nie widział. Ale widzowie, zróbmy sobie jeszcze takie oto przejście, żeby mieć lepszy widok. I dobra, patrzcie to, widzowie, jesteśmy w szybie. Czy wy to widzicie? Jesteśmy naprawdę w szybie. I mamy teraz widok na cały domek Pimpka. Potrzebuję więcej szkła. Pora troszeczkę przepalić. Dobra, idę czegoś poszukać. Widzowie, Pimpek zostawił szkło w piecyku. Podlećmy tam szybciutko. I oczywiście sprankujmy go, widzowie. Zabierzmy mu te szkło szybko. Okej, dobra, zabieraj to, zabieraj, zabieraj wszystko. Okej, uciekamy. Patrzcie, jest Pimpek, widzowie, jest Pimpek. Co jest nie tak? Czemu w moim piecyku nie ma szkła? To wszystko wina tych wieśniaków. O nie, tak nie będzie. Idę do wioski. Widzowie, Pimpek myśli, że to był wieśniak. A tak naprawdę byliśmy to my. Chodźmy szybko skorzystać z okazji, że nie ma Pimpka. I widzowie, zróbmy tutaj małe, widzowie, przemeblowanie. Dlatego wyłóżmy tutaj całe oczywiście pomieszczenie takim oto niebieskim dywanem. Wszystko oczywiście oblepmy, nawet piecyk. Jak to wygląda? Nie mogę, piecyk oblepiony. Ściany oczywiście też oblepmy całe, widzowie, żeby to było wszystko oczywiście niebieskie. Okej. Okay. Okej, okay, no i wygląda to dosyć spoko, wszystko na niebiesko. Teraz zniszczmy oczywiście te łóżko i dajmy takie niebieskie. Dajmy tutaj na przykład jeszcze niebieskiego szalkę Ruma, pięknie. I takie, widzowie, oto niebieskie sztandary. Okej. Okay. Okej, okay, no i wygląda to dosyć spoko, zobaczcie to. Jaki mocny prank. Ale czekajcie, chodźmy zobaczyć, gdzie jest Pimpek. Dobra, patrzcie, widzowie, widzę Pimpka i on tutaj rozwalił cały domek wieśniakowi. Haha, teraz ja wam zniszczę cały domek. Nie ukryjcie się przede mną. Chodźcie tutaj, wieśniacy, też wam wszystko rozwalę. O nie, widzowie, on zabija wieśniaków i niszczy im domki. A to byłem ja tak naprawdę. No nie, Pimpek, co ty robisz? Dawać mi zboże. O nie, widzowie, on ukradnie im wszystko. Nie mogę. Zabiję was wszystkich. I co, fajnie mi było kraść szkło? To teraz ja tobie ukradnę wszystko i cię spalę. O nie, widzowie, on pali villagera. No nie, przecież to jest takie niesprawiedliwe. Biedny villager, co on teraz jeszcze będzie robić? Teraz okradnę was wszystkich materiałów, tak jak wy okradliście mnie. I dobra, idę do domu. Nie ma tutaj już co szukać. O nie, widzowie, on okradł całą wioskę i teraz wraca do domu. Nie, szybko, muszę stąd uciec, widzowie. I muszę być szybciej przed nim. Czekajcie, gdzie on jest? Nie wiem, ale dobra, szybko, lecę do domku. Dobra, szybko, Luczek. Dobra, dobra, zmniejszamy się. Uwaga, dobra, i wejdźmy sobie teraz. O, tutaj naszym wejściem. I okej, tutaj jest idealnie. I dobra, w tym momencie będziemy dobrze widzieć reakcję Pimpka na ten dom. Zaraz, co się stało z moim domkiem? Kto to zrobił? Przecież mój ulubiony kolor to czerwony. Może to wszystko zniszczyć? Haha, widzowie, widzicie to? Ale czemu zniszczyć? Przecież niebieski to jest idealny kolor. A on tutaj kładzie swój czerwony? No nie. Zniszczy cały ten niebieski kolor. Nic tutaj nie zostanie niebieskiego. O nie, widzowie, on wszystko niszczy naprawdę. Tylko dobra, żeby nas tutaj oczywiście nie wyhaczył, musimy tak sobie tutaj uciekać. Tak powoli sobie tutaj patrzeć. No i od razu lepiej, bez tego głupiego niebieskiego koloru. Coś mi nie pasuje w tym domku. Chyba się stąd przeniosę, bo tutaj nie dzieją się dobre rzeczy. Zbieram swoje przedmioty i wychodzę stąd. Co, widzowie, Pimpek robi nowy dom? No nie, dobra, szybko, musimy za nim lecieć, widzowie. On opuszcza ten dom. Dobra, szybko, powiększmy się, ale tak, żeby nas nie widział. I lećmy za nim. Dobra, widzowie, patrzcie, tutaj Pimpek buduje nowy domek, oczywiście kobylstonowy. Dobra, podlećmy sobie szybko, on nas nie widzi, ale w tym miejscu zróbmy sobie oczywiście dziurę, żeby mieć oczywiście wstęp do jego domku. I dalej będziemy go trollować. Ten domek jest zrobiony z najlepszego materiału.
z kobla. Co widzowie, przecież jest mnóstwo innych lepszych materiałów. Cobblestone nie jest najlepszy. Pięknie, podłoga z cobblestone na prawie skończona, ale muszę uważać, bo grasuje tutaj jakiś intruz. Ten domek nie jest odpowiednio zabezpieczony. Może zróbmy go z obsydianu. O, to jest świetny pomysł. A nie, widzowie, co to było? O nie, on mnie prawie zobaczył, czy wy to widzieliście? On tutaj postawił obsydian, o nie. On chce zabezpieczyć swój domek. Nie, czekajcie, widzowie, nie, zróbmy teraz dziurę jeszcze raz w obsydianie. I uwaga, tutaj oczywiście nas to nie powstrzyma, żeby wchodzić do środka, więc uwaga. O, zobaczmy sobie, co on tutaj robi, okej. Na pewno nie mogę lekceważyć tego intruza. Zróbmy w takim razie na niego pułapkę. Postawię TNT, popłytkę i gotowe. Widzowie, on zrobił nawet pułapkę dla intruza. Nie no, zobaczmy to lepiej, widzowie. Podbudujmy się wyżej i przejdźmy tutaj. Dobra, widzowie, nie, ja muszę to widzieć, naprawdę. Muszę to wszystko widzieć z góry, uwaga. I co on tutaj robi? Trzeba się teraz udomowić. Piecyk, stół rzemieślniczy, no i jakieś łóżeczko. Widzowie, dał on niebieskie łóżeczko. Dobra, widzowie, a w tym momencie zróbmy coś grubego. A mianowicie tutaj jest domek Pimpka i rozstawmy wokół jego domku, widzowie, takie oto malutkie zombiaki. No może nie takie małe, ale na przykład takie. Zobaczcie, jak to z daleka wygląda. Przecież jak to będzie armia małych zombiaków, to to będzie naprawdę bardzo mocne. Dobra, uwaga, zacznijmy sobie spawnować tych zombiaków. Może nawet niech wejdą tym wejściem. Dobra, dajmy ich więcej. Okej. Ale ich tutaj jest dużo. Okej, widzowie, no i patrzcie, jak to wygląda. Takie malutkie zombiaki. Elo, zombiaki, ja nie mogę. Ej, czekajcie, powiększę się i patrzcie, jak to wygląda. One wszystkie, widzowie, cała ta armia zombiaków leci tutaj na Pimpka, bo nie jest w domu. Dobra, muszę uważać, bo ja tak się teraz skradam. Ale naprawdę to jest takie śmieszne. Jakie malutkie zombiaki. Nie mogę, widzowie. Aż mam ochotę je normalnie zdeptać, nie? Co to jest? Czekajcie, dobra, czekaj. Nie, no ja muszę to zrobić. O, Pimpek, to... nie, dobra, nie, nie, nie. Dobra, widzowie, sorry. Zmniejszam się, okej. Zaraz, co tu się dzieje? Czemu tu jest armia zombiaków takich o, mega małych przed moim domem? Patrzcie, widzowie, jaka armia zombiaków leci na Pipka. I tutaj mini my oraz mini zombiaki biją się z Pipkiem. Tutaj jakaś łopata i mieczyki lecą. One lecą na Pimpka. Dobra, zaraz was rozwalę. Patrzcie, co mam. O nie, widzowie, on wylał na nich lawę. Pimpek, ty dziadu. To jest bardzo skuteczne. Jeszcze więcej lawy. Patrzcie, co on robi, on pali te wszystkie zombiaki. O nie, dobra. Biedne zombiaczki. Ale dobra, szybko wlećmy sobie oczywiście do naszej tajnej bazy i użyjmy sobie takiej oto super broni. Patrzcie, jeżeli sobie kliknę, to ja taki mały mogę, widzowie, teraz, patrzcie, kontrolować takie bloki. Czy wy to widzicie? Czekajcie, mogę podnieść łóżko? Mogę, patrzcie to. I mogę je wyrzucić. O kurde, patrzcie. Czekajcie, zróbmy to, widzowie, z daleka. Uwaga, patrzcie, na przykład. O, tu jest Pimpek, czekajcie. Weźmy sobie na przykład blok jakiś i wyrzućmy go. Co się stało z tym dirtem? Patrzcie, widzowie, on się naprawdę zdziwił, nie mogę. Czy tu są jakieś duchy? Jest tu ktoś? Halo? Jakie duchy? To jesteśmy my. Ale dobra, weźmy mu ten domek i na przykład przeburujmy ten domek. Patrzcie, wyrzucajmy wszystko. Nie, moje bloki! Co to ma być? Patrzcie to, widzowie, jakie to jest mocne, nie mogę! To mi to rozwala, pokaż się w tej chwili! O nie, widzowie, on chce, żeby ktoś mu się pokazał, o jak blisko był, ale nie, my się mu nie pokażemy! Ale widzowie, w tym momencie, widzowie, postawmy mu takie oto TNT kolorowe! Czy ono nie wygląda świetnie? I jestem ciekawy, co ono, widzowie, robi, ale... O, czekajcie, czekajcie, Pimpek jest tutaj, on musi pójść do domku! Mamy piękny dzień, ale muszę ten domek naprawić! Świetnie, on musi naprawiać domek, dobra, to jest idealny moment, żeby zlecieć tutaj na przykład tędy. Okej, jak szybko, nie wierzę, mam nadzieję, że mnie nie widział. I stawmy tutaj te TNT, a na tą popłytkę, uwaga, ja to wykliknąłem. O nie, widzowie, czekajcie. Wybuchło coś. Co to, widzowie, jest? Wybuchnęło TNT. Ale widzowie, w tym momencie zrobimy innego pranka, ponieważ mam takie oto, TNT, zobaczcie. To jest normalnie nowe TNT i mu je postawimy przed domkiem. Tak więc, widzowie, tutaj jest Pimpek, ale my oczywiście sobie zlećmy, on chyba odbudowywuje dom w tym momencie. No nie, muszę to szybko naprawić, zanim znowu ktoś mi go rozwali. Tak jest, on odbudowywuje swój domek, a my w tym momencie, widzowie, dajmy tutaj oczywiście o nie, tutaj, tu na dole. A tu jest półpłytka na dole, dobra, czekajcie, zniszczmy ją. Uwaga, zniszczmy ją, okej. I postawmy tutaj TNT. I teraz połóżmy półpłytkę, na którą wejdziemy. Pum, dobra, zobaczymy, co zrobi te TNT. Jestem taki ciekawy, uwaga i... Pum, co jest?
Jak to wykopało mu taką dziurę? No nie, co się stało z moim domkiem? Nic tu nie zostało. Patrzcie, widzowie, normalnie tutaj cały domek mu wyżarło te tinty. Ale uwaga, czekajcie, on sobie siedzi i chyba płacze. O nie, biedny Pimpek. Ale teraz mam taki pomysł, żeby pod nim, widzowie, czekajcie, zróbmy sobie takie malutkie tunele oczywiście i będziemy przed nim uciekać. Ale czekajcie, może wkopmy mu się. Nie powiem gdzie, widzowie, ale czekajcie, może... O nie, uderzyłem go, o nie. Czekaj, czekaj, tylko żeby mnie tutaj nie zobaczył. Czekajcie, idzie tutaj, nie, idzie, idzie, idzie. O nie, ale to jest, widzowie, ciężkie. Dobra, uciekaj, Luczek, nie wierzę. Co się tutaj dzieje? Zaraz, kto mnie zepchnął? Co to są za dziury? To jest jakiś kret? Czekaj, nie, widzowie, nie, on nie może strzelić, że to jesteśmy my. Czym ty jesteś? To jest jakiś kret? O nie, widzowie, on kopie tutaj dirta, nie wierzę. Dobra, trzeba uciekać, nisko, 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 nisko. Szybko, szybko, bo on nas znajdzie za chwilę. Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Wracaj tu, kreciku, znajdę cię zaraz. O nie, widzowie, on tutaj kopie, widzę go, widzicie to? O nie, dobra, 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 wszystko w dół, wszystko w dół, wszystko w dół. Dobra, 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 kopiemy się w dół. Lecimy, 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 lecimy. Dobra, widzowie, uciekamy. Wow, jesteśmy w jakiejś kopalni. To jest świetny moment, żeby tutaj sprankować Pimpka, bo on tutaj za chwilę przyjdzie. Ponieważ, widzowie, w tym oto miejscu dajmy sobie taką prawdziwą rudę diamentu. Niech to będzie tutaj, ale z tej strony niech to będzie, widzowie, ruda diamentu, która wybucha. Jeżeli się ją dotknie albo wykopie, to ona wybuchnie. Tak więc Pimpek tutaj się już kopie, ja się zmniejszę, widzowie, i uwaga, podejdźmy sobie tutaj. Czekajcie, zróbmy sobie taką kampę do patrzenia. Uwaga, pięknie, dobra, mam te miejsce. Tutaj zaraz, jest, widzicie to? Czy tu krecie? Ej, gdzie ty jesteś? O, widzę diamenty. Dobra, może on mnie zaprowadził do nich. Wykopnę je. O, wybuchnął. Czy wy to, widzowie, widzicie? Wybuchnął, wybrał złe diamenty. Pięknie, dobra. To był na serio bardzo mocny troll. Nie wierzę, Pimpek. Ten kret jest jakiś fałszywy. Nienawidzę go. Nie wierzę w to. Ten przeklęty świat. Jak ja go nienawidzę. Ucieknę 1000 kratek albo 10 000. Ile trzeba będzie, żeby tylko uciec z tego przeklętego miejsca? Widzowie, Pimpek chce uciec z tego świata, ale nie tak prędko. My, jako mała osóbka, widzowie, weźmy teraz na przykład coś... A dobra, czekajcie, patrzcie. Weźmy drewno i wyrzućmy. O kurde, no to było, czemu to drewno nagle się tutaj pojawiło? Nie no, widzowie, te prankowanie jest naprawdę mega. Dobra, teraz w tym momencie na przykład dajmy te drewno, o tutaj te. Podlećmy sobie troszkę i uwaga, weźmy Pimpka, mamy. No i patrzcie, widzowie, trzymamy Pimpka, to jest cudowne. Zaraz, co się dzieje, czemu ja lewituję? Odłóżcie mnie na ziemię. On, widzowie, nie wie, że my go trzymamy. Patrzcie to, czekajcie, damy go tak w górę, okej. Okay. I może wystrzelmy go z procy. Zaraz, kto to jest, czy to jest Luczek? Odłóż mnie, to... Nie, nie odnoszę cię, dobra, uciekamy. I znowu zbudował swój domek, więc postanowiłem znowu go poprankować rysowaniem. Dlatego podejdźmy do tego domku i zobaczmy, co robi mój przyjaciel. On, widzowie, buduje domek i mam pomysł, jak go strollować. Wybudował on ten domek koło pustyni. A jak wiecie, na pustyni jest bardzo gorąco. Dlatego w tym momencie narysujmy jego domek i narysujmy tutaj takie wielkie słońce, żeby ono grzało i całe roztopiło jego domek. Proszę bardzo. I uwaga, czy jest te słońce? Zobaczcie, jak teraz blisko jest słońce. Uff, ale gorąco. Czemu to nagle tak ciepło się zrobiło? O nie, zaraz nie wytrzymam. Ale się źle czuję. Co się ze mną stało? Widzowie, czy wy widzicie? Pimpek się roztopił z ciepła. Czekajcie, podejdźmy do niego i się zapytajmy, co on odwala. Pimpek, halo? O, Luczek, nie masz pojęcia, jak mi ciepło. Cały się topię. Chodź szybko, schowaj się tutaj pod domek. Nie możesz się, Pimpek, tak stopić. Stój tutaj pod tym dachem i nie wiem, nie wychodź na słońce, bo jest bardzo mocne. Widzowie, Pimpek tam stoi i naprawdę cały się roztapia. Musimy narysować mu teraz lody, no nie bądźmy tacy źli. Dlatego narysujmy takie oto stoisko. Okej, świetnie, i napiszmy tutaj, widzowie, lody. Okej, mam nadzieję, że to się, widzowie, pojawi. I patrzcie, to, widzowie, pojawiły się lody. Pimpek, jedz te lody szybciutko. Widzisz, to pomoże ci to na taki upał. O, lody, pychoty, dzięki, Luczek. Jak ty to postawiłeś? Okej, widzowie, Pimpkowi już jest lepiej. A my szybko ucieknijmy, ale musimy go sprankować jeszcze bardziej. Dlatego w tym momencie rysuję tutaj deski. Narysujmy taką oto strzałkę. I tutaj narysujmy, widzowie, TNT. I uwaga, świetnie, patrzcie to. Tutaj są te deski tego domku i TNT. Mam nadzieję, że te TNT się wczyta. What, widzowie, czy wy to widzicie? Wszystko zamieniło się na TNT. To jest prześwietne. Nie, co się stało z moim domkiem? Czemu on jest cały w TNT? O nie, widzowie, Pimpkowi chyba jest przykro w tym momencie. Dlatego narysujmy mu szybciutko nowy domek. Ale nie taki zwykły. Ponieważ ten domek, widzowie, będzie okrągły. Tak jest, czy wy to widzicie? Buduję tutaj okrągły domek. I uwaga, patrzcie to, narysowałem okrągłe bloki i tutaj są drzwi do domku. I patrzcie,
patrzcie, widzowie, tam się pojawił ten domek. What, jak on wygląda, to jest idealnie. Patrzcie, to jest z okrągłych bloków. Tego nie ma, widzowie, w normalnym Minecrafcie. Zobaczmy, co jest w środku. What, jak to wygląda, to jest okrągłe. I wszystko czerwone w kolorze pimpka, to jest idealne. Pimpek, mam dla ciebie nowy dom, chodź za mną. Jak to nowy dom? Ten już jest zepsuty, o co ci chodzi? Ale zobacz ten dom. Zaraz, to nie jest normalny dom. Czemu on tak dziwnie wygląda? Bo on jest okrągły, chodź do środka, podoba ci się? Wow, ale on jest fajny. Ma tutaj czerwone rzeczy, ale te ściany są najdziwniejsze. Dzięki, Luczek. Dobra, piesku, pilnuj mojego domku. Ja muszę gdzieś pójść. Widzowie, Pimpek ma swojego pieska. Witam cię, Subusiu. Patrzcie, to jest piesek Pimpka, ma czerwoną obrożę. A co, gdyby go połączyć na przykład z Endermanem? Dobra, w takim razie zacznijmy rysować. Narysujmy tutaj nogi Endermana i oczywiście jego ciało i ręce. A teraz narysujmy główkę pieska Pimpka. Okej, widzowie, to wygląda naprawdę jak połączony pies z Endermanem. I uwaga, co się stało? What? Patrzcie na jego psa, Subusia. Widzowie, on się połączył z Endermanem. Tylko, czy ten Subus jest, widzowie, tak mądry jak Enderman? Bo ja nie mam pojęcia. Czekajcie, ten prankowanie jest naprawdę dziwne. Halo, psie? Co on robi, widzowie? On się gdzieś typa. On chodzi jak jakiś NPC, widzowie. Co ten pies robi? Czy on będzie bił mojego przyjaciela Pipka? Nie wiem. Na. Co tu się stało z moim pieskiem? Czemu ty wyglądasz jak Enderman? Co tobie się stało? Patrzcie, widzowie, on normalnie już się przestraszył tego psa. Co się tutaj odwala? Co się, Pimpek, stało z swoim psem? Luczek, nie mam pojęcia, czemu mój piesek Subuś wygląda jak Enderman, ale ma głowę psa. On cię atakuje, co się dzieje? On cię nie lubi jako właściciela. Zostaw mnie, ty piesku. Łap tutaj kości. Co? Ty go chyba nie traktowałeś zbyt dobrze. Szybko, muszę uciekać do kopalni. Pimpek uciekł do kopalni. Muszę się skryć, ale może znajdę jakieś diamenty. Widzowie, patrzcie, mój przyjaciel schodzi tutaj na dół do kopalni, bo chce znaleźć diamenty. Dlatego mam idealny pomysł. A mianowicie tutaj na dole, widzowie, narysuję szybko jakąś straszną rzecz. Na przykład dam cały czarny ekran i taką uśmiechniętą buźkę i takie, widzowie, czerwone oczy. Czy wy to widzicie? To jest straszne. Przecież mój przyjaciel się przestraszy. Ja mam teraz jasno, ale jeżeli on nie będzie mieć żadnych, widzowie, pochodni, to będzie miał tak ciemno. What is this? Dobra, ale musimy narysować jakieś diamenty tutaj przed tym, tak żeby go zwabić. Dlatego tutaj jest ten straszny obraz i narysujmy przed tym taką rudę diamentów i narysujmy jeszcze, widzowie, takie może malutkie diamenciki wszędzie po boku. Chyba powinno to starczyć. Dobra, i uwaga, zobaczmy. What? Widzicie? To tutaj jest ruda diamentu, a po boku są takie malutkie diamenciki. Ej, nie wierzę, przecież mój przyjaciel, jeżeli się nie przestraszy i nie ucieknie od razu, to będzie mógł je wykopać. Czekajcie, patrzcie, jakie malutkie diamenciki, jest ich pełno. Dobra, okej, okay, to wygląda naprawdę super. Dobra, idę dalej, tu na pewno będą diamenty. O nie, widzowie, Pimpek idzie, chowamy się. Tutaj na pewno będą diamenty. Wow, ile tutaj jest diaksów. Ale, o, chwila. Co to jest za czarna postać? Patrzcie, widzowie, jak to wygląda, jak Pimpek to widzi, to jest na serio straszne. Nie chcę żadnych już diamentów, zostaw mnie. O nie, muszę schodzić na dół jak najdalej od niej. Dobra, widzowie, Pimpek tam na dole ucieka, okej. Musimy go sprankować jeszcze bardziej. Dlatego, widzowie, narysujmy tutaj taką oto rudę diamentu, widzowie. Ale z takimi nogami, jak widzicie, taka żyjąca ruda diamentu. I dodajmy tutaj może takie pistolety, widzowie, temu diamentowi. Ej, nie, ruda diamentu żyjąca? Tego jeszcze nie było. Czekajcie, zobaczcie, jak to wygląda. One, dobra, powinny się zrespić gdzieś tam na dole. Dobra, widzowie, patrzcie, tutaj jest Pimpek. O tak, muszę znaleźć jakieś diamenty, bo tam nie wykopałem żadnego. Dobra, on tutaj szuka diamentów, tylko gdzie są te nasze diamenty? Patrzcie, tutaj są! I patrzcie to, widzowie, tutaj są naprawdę jakieś żyjące, widzowie, diamenty. Czy one pilnują w tym momencie diamentów? Halo, Pimpek, nie wiem, czy da radę. Dobra, czekaj, cześć. Co jest, widzowie, ten diament strzela. One naprawdę pilnują diamentów. Pimpek będzie przestraszony. Ej, czekaj chwilę, czekaj, napiszę mu tabliczkę. Mój przyjaciel chce ukraść diamenty. Zabij go, niech on to przeczyta, ten diament. Co to jest? On skacze. Ej, nie wierzę, widzowie, co tu się odwala w tym momencie. Dobra, szybko, chowamy się. Wow, diamenty, znalazłem. Ale złoże tylko. Czemu to są takie dziwne diamenty ze strzelbami? No nie wiem, trudno. Dobra, wykopmy sobie może parę. Co? Patrzcie, ten diament go bije, widzowie, mojego przyjaciela. Czy on się przestraszy? Bo ten diament pilnuje i nagle wraca na swoje miejsce. Wow, wydaje się bardzo agresywny. Może mu się to nie podoba, ale wykopmy jeszcze jednego. Może jeszcze... Co? Oni się nawalają! Nie, przestań! Zostaw mnie, ten diamencie, szalony! Nie, nie, nie!
nie! Co się odwala? Co się widzowie odwala? Nie wierzę! Widzowie, ten prank był mega! Chodźmy zobaczyć, co robi w ogóle teraz Pimpek! Dobra, widzowie, patrzcie, Pimpek tam siedzi załamany, bo w kopalni nie udało mu się zdobyć diamentów! Los mnie nie kocha! Nie dość, że te diamenty, to jeszcze mój piesek się zamienił! O nie, widzowie, Pimpkowi jest bardzo przykro! Musimy w jakiś sposób mu to wynagrodzić! Dlatego w tym momencie, widzowie, narysujmy sobie tutaj chmury! Okej, to wygląda jak chmury! I narysujmy, widzowie, deszcz kości! Czy wy to widzicie? To wygląda jak kość, widzowie, mam nadzieję, że tak! I narysujmy tutaj na dole oczywiście Pimpka szczęśliwego. Dobra, patrzcie, jak to wygląda. To jest Pimpek i oczywiście deszcz kości. What? Widzowie, widzicie? To pada, naprawdę kości padają. Co jest? Ile kości? O matko, czy to jest sen? Nie wierzę w to. Pimpek pada kościami, ty to widzisz? Nie mogę, co się dzieje? Jak to jest możliwe? Nie wiem, ale jesteś szczęśliwy, ciągle pada. Tak, bardzo jestem szczęśliwy. O matko, ile tu jest kości? Deszcz kości jest naprawdę superowy, ale jakby teraz zaczęło padać autami, no to byłbym najszczęśliwszym pieskiem na świecie, bo nie mam żadnego autka. Auto? No, Pimpek, powiem ci, że masz naprawdę mocne marzenia. No nic, ja sobie idę. Słyszeliście to, widzowie? Pimpek chce jakieś auto. W takim razie narysujmy mu może Ferrari. Tak więc narysujmy tutaj oczywiście koło i tutaj zarys auta, tutaj szybę, widzowie, i zobaczcie, jak to wygląda. To zaczyna wyglądać jak auto. Nie no, widzowie, szczerze, to wygląda jak najlepsza fura na świecie. Na pewno musi mu teraz dać auto, widzowie, jakieś Ferrari. No patrzcie, co ja narysowałem. O, ale auto, skąd ono się tu wzięło? Co to za fura, Pimpek? To jest twoja? What is this? Nie wiem, skąd to się stało, ale moje prośby zostały wysłuchane. Tak, dobra, muszę w nią wsiąść. Ja też tutaj wejdę, pozwól mi. I wow, ale masz teraz furę, Pimpek. Jesteś zadowolony? Jakie auto? No jasne, że tak. I dawaj, lecimy wszystko po drodze. Nie, to się rozbijemy. Nie no, widzowie, Pimpek ma za dobrze z nami. Musimy go teraz tak przestraszyć, żeby wyszedł z gry. Zróbmy na razie coś prostego. A mianowicie narysujmy jego postać tutaj. Ale tutaj na górze nie narysujemy główki, tylko, widzowie, kupę. Zobaczcie, jak to wygląda. Ojo! I narysujmy tutaj dwie pary oczu i na przykład taką buźkę. Jak to wygląda? Czekajcie, czy to działa? Dobra, zobaczmy Pimpka. I patrzcie to, widzowie, zamienił się w kupę. Co to jest, widzowie, za prank? Zobaczcie to, co ma na głowie. On chyba tego nawet nie widzi. I stawiamy teraz zagrody, ale co tak śmierdzi? O, fu! Ja nie wierzę! Ej, Pimpek, co ty masz na głowie? Co to jest? Co mam na głowie? No głowę! Zaraz, co? No, czemu ja mam kupę? To jest takie śmieszne, co to jest? Ciekawe, jak ty widzisz świat przez te twoje gały, co to ma być? Czemu wszystko tak śmierdzi i jest na brązowo? O, chyda, muszę chyba iść do toalety, szybko! Dobra, widzowie, Pimpek poszedł do toalety, bo się źle poczuł, ale tutaj widzę, że robi jakąś zagrodę. Może narysujmy mu tam jakieś świnki w środku, ale będą to takie inne świnki. Narysujmy coś takiego. Tutaj będzie nos, tutaj ubranie. I uwaga, czy wam to coś, widzowie, przypomina? Bo to jest, widzowie, świnka Peppa. Czy wy to widzicie? To wygląda naprawdę idealnie. Czekajcie, zobaczymy, czy ta świnka Peppa się zrespi taka straszna. I uwaga, widzowie, patrzcie, jest, są świnki. Ja nie wierzę, to jest naprawdę świnka Peppa. Halo, świnki Peppy, ej. One nawet chrum. Co to ma być, widzowie? Elo, elo! Co tu się dzieje? Co to za chrumkanie? No nic, Pimpek, nieważne! Czemu te świnki tak dziwnie wyglądają? Luczek, co ty zrobiłeś z tą zagrodą? To nie są normalne świnki! Nie no, Pimpek, ty z tą kupą nie wyglądasz zbyt poważnie. Ale serio, to nie byłem ja! Tutaj na tym świecie chyba straszy! Masz rację, Luczek, na tym świecie dzieją się naprawdę dziwne rzeczy. Ja się idę schować, ty też musisz. Dobra, dobra, to co? Idź się schowaj, ja też idę się schować, okej, Pimpek? Na razie. Dobra, widzowie, Pimpek zaczyna się powoli bać, ale jeszcze nie wyszedł z serwera, więc widzowie, jeszcze dużo pracy przed nami i mam pomysł. A mianowicie zobaczmy, co robi Pimpek w jego domku. Ale jest strasznie, ja się bardzo, bardzo boję. Proszę, już nie chcę żadnych strasznych rzeczy. Widzowie, Pimpek bardzo się boi, ale mam pomysł na kolejnego trolla. Stańmy sobie za jego domkiem i narysujmy coś śmiesznego. A mianowicie, widzowie, Pipka do góry nogami. Tutaj są oczywiście jego uszy i oczywiście jego nogi. Czy wy to widzicie? Jak to, widzowie, wygląda? Patrzcie, z tej strony to wygląda, jakby stał, ale tak naprawdę on lata, widzowie, widzicie to? Nie, moja głowa, co się dzieje? Widzowie, chyba to zadziałało. Czekajcie, chodźcie zobaczyć do Pimpka, co się tutaj odwala. Halo, Pimpek, co się dzieje?
Czemu ty jesteś na głowie? Pomóż mi, Luczek, błagam cię. Chodzę do góry nogami i nie potrafię przestać. Musisz mi jakoś pomóc. Jak to działa? Czekaj, chodź za mną. Niemożliwe, że ty chodzisz do góry nogami. To jest straszne, Pimpek. Ja nie wierzę. To jak duchy jakieś, ja nie wiem. No widzisz to, co się dzieje na tym świecie? Ja już kompletnie nie wiem. Ale ty widzisz wszystko do góry nogami? Jak ty śmiesz, nie chodzisz, nie mogę. Dobra, nie śmiej się ze mnie, tylko mi pomóż. A, moje nogi, moja głowa, wszystko mnie boli. Totalnie nie wiem, jak ci pomóc, Pimpek. To jest trochę straszne, no faktycznie. Nie możemy się z tego śmiać, to jest zbyt poważna rzecz. Musimy to rozwiązać, co? Obróć mi albo coś, nie wiem, pomóż mi. Bo zaraz się wkurzę i wyjdę z tego świata. Już mi się nie chce na nim w ogóle grać. No kurde, nie wiem, jak ci pomóc. Dobra, Pimpek, może mi się uda w jakiś inny sposób. Wracaj na chatę, bo głowę sobie zarysujesz, co nie? Wracaj do domu, co to jest? Dobra, widzowie, Pimpek naprawdę już zaczyna się trochę bać. Ale musimy zrobić coś mocniejszego. W takim razie narysujmy znowu Pimpka. Ale tym razem, widzowie, narysujmy mu tylko jego twarz. Bez oczu, widzowie. Jestem ciekawy, czy Pimpkowi usuną się oczy. Tak jest, on nie będzie nic widział. To jest, widzowie, naprawdę mocne. Zostawcie łapkę w górę i suba. Nic nie widzę, pomocy, pomocy, co się dzieje? Widzowie, chyba Pimpkowi usunęło oczy. Nie wierzę, czekajcie, musimy szybko to zobaczyć. Pimpek, co ty robisz? Gdzie ty biegasz? Co się dzieje? Pomocy, nic nie widzę. Pomóż mi, co? Ej, ty nie masz oczu, co się odwala. Ty na serio nic nie widzisz? No serio, nic nie widzę, nie wiem, co jest, gdzie. Pomocy, pomocy. Co ty odwalasz, Pimpek? Nie, no nie wierzę. Ty naprawdę nic nie widzisz? Co ty masz ciemno przed oczami teraz na monitorze? Ej, jestem mega głodny, mogę to zjeść na przykład? Ty nawet mnie nie rzucasz, ty chcesz zjeść dirta? Wykopałeś dirta, Pimpek. Co ty odwalasz takiego? Nawet się na mnie nie patrzysz. Jak to? To jest niemożliwe. Słuchaj mnie, no. A ty chodź tu. Ej, co jest? Czemu ty mnie bijesz? Ej, to nie ja! To jakieś tutaj stworzenia. Czekaj, Pimpek, czekaj. Nie, no ja nie wierzę, że ty nie widzisz mnie. Dobra, słuchaj. Stawię przed tobą jakiś blok. I uwaga, powiedz mi, co widzisz? Myślę, że postawiłeś przede mną TNT. Przecież ty nawet nie patrzysz na ten blok. Dobra, nie, słuchaj. A teraz co stawiłem przed tobą? Co? Powiedz mi. Powiedzmy, że kawałek drewna. Nie, to nie jest drewno. Nie, no widzowie, Pimpek naprawdę nie widzi, co się dzieje. Pimpek, no nie wiem. Nie, no ja nie mogę, nie wytrzymam. Zaraz się popłaczę, ja serio nic nie widzę. Czy ja tak będę do końca życia nic nie widzieć? Wracaj szybko do domu, czekaj. Ja ci powiem, gdzie. Chodź tutaj. Słyszysz chociaż, gdzie kładę? Chodź. No mniej więcej tak, 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 słyszę. I stój, stój i do tyłu teraz. Obróć się i idź do domku. Gdzie do domu? Tutaj? Nie. O, tu? Czekaj, czekaj. O, tak, idealnie, idealnie. Dobra, i idź tam, no. O. Dobra, dobra. Nie. Bądź tam, Pimpek. Dobra, widzowie, jest naprawdę grubo w tym momencie, ale możemy zrobić jeszcze coś mocniejszego. Dobra, widzowie, ale skoro mamy przestraszyć Pimpka, to mam pomysł. Pimpek aktualnie nic nie widzi i nawet mnie, jak stoję przed nim, widzowie, więc to jest idealny moment, żeby zrobić inwazję zombie. I uwaga, tutaj narysujemy jego okrągły domek, a obok tego narysujemy bardzo dużo, widzowie, zombiaków. I patrzcie, jak to wygląda, pełno zombiaków i oczywiście narysowałem noc z księżycem, żeby była noc. Dobra, i uwaga, patrzcie, jaka jest noc, nawet jest księżyc i pełno, widzowie, zombiaków. One chcą wejść do domu Pimpka, ile ich jest? Czekajcie, gdzie jest Pimpek? On tutaj gdzieś powinien być. O nie, czemu słyszę tyle zombie na zewnątrz? Boję się, Luczek, jesteś tutaj gdzieś, zaraz te zombie mnie zjedzą. Patrzcie, widzowie, Pimpek się boi i nie ma oczu, nic nie widzi. Czekajcie, nie no, powiemy mu, że jest bardzo dużo zombiaków. Pimpek, jeżeli mnie słyszysz, jest bardzo dużo zombiaków. Nic nie widzisz, wiem o tym, ale musisz na siebie uważać. Co? Dobra, jasne, to ja będę stać w miejscu, okej? Nic mi nie zrobią, nie? Dobra, widzowie, Pimpek zaczyna się bać, ale wyciągnijmy go do tych zombiaków. Gdzieś tutaj na środek. Dlatego tutaj szybko na drzewie narysujmy kolejną rzecz, a mianowicie, widzowie, taką, widzowie, klatkę, w której będzie mój przyjaciel uwięziony tutaj. Narysujmy tutaj w środku mojego przyjaciela. Okej, i narysujmy mu oczy, żeby już oczywiście wszystko widział. I oczywiście z boku pełno zombiaków, żeby one oczywiście go jadły tak powoli. Okej, zobaczcie, jak to wygląda. Taka klatka oczywiście z Pimpkiem na środku. O nie, jaka tu jest ogromna horda zombie. Jak ja mam stąd wyjść? Pomocy! Patrzcie, widzowie, udało się. Przestraszyliśmy Pimpka. Patrzcie, to on teraz jest, widzowie, uwięziony. Ma oczy już. I patrzcie, ile jest tutaj zombiaków. On się sobie z nimi nie poradzi. A masz, zombiaku, rozwalę was, ale ich jest za dużo. Pomocy! Pimpek potrzebuje pomocy. No to nie bądźmy tacy. Dorysujmy mu, widzowie, jakąś broń i uzbrojenie. Narysujmy Pimpka. Okej, świetnie. Oczywiście jego oczy. Ale dorysujmy mu na przykład diamentową klatę. Nogawice. Buty diamentowe. Oczywiście hełm. I niech będzie miał, widzowie, jakiś pistolet. Tak jest, dwa nawet. I świetnie, mam nadzieję, że to pomoże mojemu przyjacielowi. I co, zombiaki, teraz nie jesteście mi straszne. A macie, niszczę was i się was już nie boję. Chodźcie tutaj, kto pierwszy? Co jest? Wow. Widzicie, widzowie, Pimpek teraz walczy z tymi zombiakami.
zombiakami i w nich strzela. Dobra, widzowie, to jest naprawdę istny horror, masakra. To było strasznie proste, ale bardzo dziwne. Nagle dostałem broń i mogłem zabić zombiaki. Ciekawe od kogo. Dobra, widzowie, Pimpek się przestał trochę bać. Ale teraz, widzowie, zróbmy ekstremalne pranki. A mianowicie, widzowie, narysujmy coś strasznego. W tym miejscu zróbmy coś takiego czarnego. I widzowie, będzie to grób, w którym będzie leżał Pimpek tutaj na dole. Patrzcie, jak to wygląda, widzowie. Okej, wydaje mi się, że coś takiego jest naprawdę straszne. Czekajcie. O nie, pomocy, pomocy! Czy wy to słyszeliście? Czy gdzieś tutaj się pojawił grób? O, widzę, widzowie, tutaj chyba leży Pimpek. Wejdę sobie na Spectatora i zobaczcie, tutaj jest naprawdę grób, w którym leży Pimpek. Ja nie wierzę, patrzcie to. Halo, pomocy, niech mnie ktoś wypuści. Może ktoś to przejść? Nie mogę się ruszać i chyba jestem w jakiejś trumnie. Patrzcie, widzowie, Pimpek się tak strasznie boi. Ale niech sobie chwilę tam poleży. A my za ten czas zróbmy coś w jego domku. A mianowicie wejdźmy i narysujmy tutaj bardzo ważną rzecz. A mianowicie, widzowie, to jest jakby podłoga Pimpka domu i narysujmy tutaj wszędzie takie oto kolce. Czy wy to widzicie? Czy to wygląda jak kolec? I uwaga, widzowie, what? Patrzcie, co się zrobiło tutaj na dole. Jakie drewniane kolce. Dobra, to na pewno musi boleć. Ja teraz chodzę sobie na Creative, ale jak mój przyjaciel tutaj wejdzie, to na pewno się skaleczy. Nie, no nie, dobra, widzowie, to jest akurat zbyt mocne, wydaje mi się. Patrzcie, jak to wygląda. Domek oczywiście z pułapką gotowy. Ale mam pomysł, może dorysujmy tam Pimpkowi w tym grobie na przykład jakiegoś pająka wielkiego. Dlatego teraz zbudujmy sobie tutaj takiego oto wielkiego pająka, który będzie miał bardzo dużo nóg i oczywiście będzie taki wielki. Zobaczcie, jak to wygląda, co to jest. Dobra, ten pająk wygląda naprawdę mocno. To jest na serio straszne. Nie, 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 co to jest za pająk? Pomocy! Dobra, widzowie, czekajcie, chyba jest jakiś pająk. Dobra, chyba sobie podejdę do grobu Pimpka i będę udawał, że płaczę nad nim, że tak naprawdę Pimpek nie żyje. Patrzcie, tam jest taki wielki pająk. To jest grane, zobaczcie, jak to wygląda. Pimpek leży, a ten pająk na niego się czai. Luczek, to ty? Słyszałem, że płaczesz. Proszę, pomóż mi. Jestem w jakimś grobie. Nie, nie możemy dać się zdradzić, czekajcie. Zróbmy po prostu tak. Ale płaczę, Pimpek nie żyje. Ale mi jest przykro. Nie płacz, Luczek, ja żyję. Tutaj, jestem na dole jeszcze. Patrzcie, widzowie, Pimpek myśli, że ja na serio myślę, że on nie żyje. Ale ja o tym wiem. Czekajcie, tu jest zejście na dół drabiną. Dobra, zejdźmy tutaj na dół i zobaczymy, czy Pimpek się ucieszy. Tak, Luczek, błagam cię. Teraz rozwal tego pająka. Chodź tu i go zabij szybciutko. O ja, widzowie, zobaczcie, jaki ten pająk jest wielki. I on jest naprawdę blisko Pimpka. Dobra, będę udawał, że Pimpek na serio nie żyje i że płacze nad nim. Pimpek, byłeś taki świetny. Trzymaj kości na ofiarę. Byłeś taki świetny. Luczek, w tej chwili musisz mi pomóc. Przecież ja żyję. Musisz zabić tego pająka, bo się to dla mnie źle skończy. Dobra, widzowie, wiecie co? Ogarnąłem, że on żyje, więc widzowie, czekajcie. Pimpek, ty żyjesz? Tak, tak, słyszę cię, dobra. Rozwalam tego pająka. Dzięki, dzięki, Luczek, uratowałeś mi życie, a teraz pomóż mi wstać. Dobra, proszę bardzo, Pimpek. O, ty naprawdę żyjesz? Co się tutaj wydarzyło? No, żyłem cały czas, a ty mnie nie słyszałeś? Co to miało być? Ale się bym na ciebie wkurzył. Ten serwer jest taki straszny. Ja już nie chcę na nim grać. Idę do domku, mam to gdzieś. Dobra, widzowie, patrzcie, Pimpek idzie do domku, ale on nie wie, że pod tym są wielkie kolce i on zginie. Uwaga, wchodzi. Nie wierzę w to. No nie, to będą jaja jak nic, widzowie. I patrzcie, wpadł do tego! Dead, no, nie wierzę, widzowie, co to było? Nie dość, że byłem w trumnie, to cały domek jest pokryty kolcami. Dobra, widzowie, jest naprawdę blisko, żeby Pimpek wyszedł z gry. I trzeba zrobić ostatecznego pranka. Dobra, widzowie, tak więc narysujmy w tym momencie bardzo malutkiego Pimpka. Jak tutaj widzicie, on będzie teraz taki bobasem. Okej, świetnie, mam nadzieję, że tak się stanie. Czekajcie, zobaczmy. O nie, co jest? Czemu jestem taki malutki? Patrzcie, to widzowie, Pimpek teraz jest naprawdę takim bobasem. On ma, nie wiem, jedną kratkę wysokości pół. A my, widzowie, zmieńmy się w ostateczną wersję jakiegoś złego Skibidi Toileta. Tak jest, bo wszyscy boją się Skibidi Toileta. Tak więc tutaj z boku narysujmy obraz, gdzie ja będę na takiej wielkiej toalecie. Okej, to wygląda naprawdę strasznie. Malutki Pimpek i wielka toaleta. Okej, widzowie, zobaczcie, jak ja wyglądam. Stoję za tym drzewem i jestem takim ogromnym Skibidi Dabudu Deep Deep. I w tym momencie, widzowie, podejdźmy sobie do Pimpka jako taki wielki Skibidi Toilet. Ha, 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 Pimpku, zjem cię. Czemu ty jesteś pięciogłowym Skibidi Toiletem? Zostaw mnie! A, muszę uciekać, ale jestem taki wolny. Jesteś taki malutki, chodź, zamknę cię w toaletach, Skibidi Toilet. Musisz zostać Skibidi Toiletem. Nie, proszę, nie chcę być Skibidi Toiletem. Zostaw mnie!